Witam na dodatkowym, wyjątkowym spotkaniu Krakowskiego Klubu Wtorkowego, jak Państwo już widzą, poświęconego głównie ruchowi kontroli wyborów. Nim oddam mikrofon Władkowi Tyrańskiemu, który poprowadzi to spotkanie i przedstawi gości, ja tylko jeden komunikat. Najbliższy wtorek, jak zwykle, spotkanie Krakowskiego Klubu Wtorkowego i będą Państwo gościć pana Sławomira Kmiecika i będzie mówić o przemyśle pogardy wobec nieżyjącego już niestety prezydenta Lecha Kaczyńskiego i prezydenta Andrzeja Dudy. Witam jeszcze raz Państwa i oddaję mikrofon Władkowi. Dobry wieczór. Na tym dodatkowym spotkaniu po długiej przerwie mojej nieobecności w klubie, ponieważ zaangażowałem się w ruch kontroli wyborów i od maja w zasadzie przestałem się zajmować klubem, pracą zawodową, tylko wyłącznie kontrolowaniem wyborów. I miło mi przedstawić Państwu dwóch warszawiaków spod Warszawy, czy tylko jeden spod Warszawy, mianowicie redaktor, historyk Jerzy Targalski. Znany Państwu z dwóch książek, które podbijają prawicowe kręgi, mianowicie resortowe dzieci media i resortowe dzieci służby. Drugim naszym gościem jest Marcin Dybowski, współinicjator ruchu kontroli wyborów, prowadzący ten ruch od początku i również inicjator, organizator krucjaty różańcowej za ojczyznę. To jest dość istotne, bo ten ruch kontroli wyborów, w tym ruchu jednym z filarów stałych jest właśnie krucjata różańcowa za ojczyznę. Są jeszcze inne nurty w ruchu kontroli wyborów, ale ten właśnie ma takie, bym powiedział, korzenie. Nasi goście będą mówić dzisiaj na dwa tematy. Pierwszy to jest dla pana Jerzego Targalskiego, mianowicie jak wybory służyły utrwalaniu władzy nomenklatury PZPR-owskiej w Polsce, czyli od Bieruta przez Gierka do Tuska. Trochę zaskoczenie może wywołuje połączenie Tuska z Gierkiem, ale pan Jerzy Targalski, jak sądzę, udowodni i pokaże, na czym to powiązanie polega. Natomiast pan Marcin Dydowski powie, jak przeciwstawić się tym oszustwom i będzie to też praktyczny poradnik dla ludzi, którzy zaangażowali się w ruch kontroli wyborów, są członkami komisji obwodowych albo mężami zaufania. Także zapraszam pana Jerzego Targalskiego, a jeszcze dodam, że książka resortowe dzieci służby jest do kupienia. Tutaj u Adama Kality w cenie 50 zł zamiast 150 na wolnym rynku. No to był żart oczywiście, ale na pewno w księgarni będzie drożej. Proszę bardzo, pan Jerzy Targalski. Dobry wieczór Państwu. Taka odległość, dobrze? Dobry. Dobry wieczór Państwu. Więc ponieważ tak się składa, że ja muszę jeszcze dzisiaj pojechać do Rzeszowa, to normalnie zaczyna Marcin, a ja kończę, a teraz będzie na odwrót. I w związku z czym najpierw będą te kwestie polityczne poruszane. I później gdzieś za 15:08 będę musiał wyjść. Pierwsza rzecz, to trzeba sobie zdawać sprawę, że wymiana elit nigdy nie jest całkowita, ani nawet większościowa. Z wyjątkiem przypadku bolszewików, kiedy po prostu zasada jest taka, że wszyscy, którzy stanowią elitę władzy i elitę przywódczą, intelektualną i tak dalej, się morduje i na to miejsce tworzy się nowe grupy z awansu. W wypadku zmian ustrojowych w innych sytuacjach, czyli pomijając bolszewików,
to zawsze jest tak, że większość nowej elity władzy składa się z przedstawicieli starej elity władzy. I to wykazały badania, zwłaszcza po rewolucji francuskiej. Jeżeli chodzi o Polskę, no to tak naprawdę dokonano małych cięć przy okazji Okrągłego Stołu. Poświęcono pewne grupy, zwłaszcza nomenklatury ideologicznej. Nomenklatura bezpieczniacka i techniczna uzyskała wyższy poziom i zachowano te elity. Przy Okrągłym Stole było więcej 586 osób i to jest ten korpus, z którego wywodzą się ludzie zajmujący stanowiska w państwie po 89 roku. Gdyż cała istota zmian w 89 roku polegała jedynie na kooptacji pewnej grupy spośród opozycji, z której część tej grupy z kolei no to wywodziła się również z obozu władzy, tyle że z poprzedniego etapu. Tak? A zatem o ile w komunizmie mieliśmy nomenklaturę, czyli spis spis stanowisk, które można zajmować dopiero po zgodzie wyższej jednostki partyjnej, i ten system powodował zamknięcie się dróg awansu naturalnego. Tutaj oczywiście wybory były takim ozdobnikiem, no po już instalacji komunizmu one były rytuałem, który oczywiście niczego nie zmieniał, nie miał zmieniać, on miał tylko w sposób symboliczny pokazywać, że ten stan nomenklatury istnieje i ma istnieć, tak? Ale pomijając lata 40. i początek 50., kiedy awans dość był masowy w związku z koniecznością zastąpienia, czy też raczej wypełnienia pustych miejsc po ludziach, których wymordowali Niemcy lub aktualnie zostali zamordowani czy do więzień zamknięci. Przy czym chodziło tutaj nie tylko o członków elity, ale również o tych, którzy aspirowali, tak? Czyli gdyby po wojnie sytuacja rozwijała się normalnie, no to by dołączyli do elit państwowych. Także poza tym okresem, poza okresem zmian sekretarzy, kiedy pewien luz był, to zasadniczo elita władzy w postaci nomenklatury była cały czas ta sama. I zablokowanie dróg awansu powodowało tam nabrzmiewanie konfliktu. Ten konflikt nie był rozbudowywany, tak jak w Jugosławii, poprzez możliwość emigracji, kiedy na przykład w Chorwacji połowa sił roboczej Chorwacji pracowała w Niemczech. Więc zablokowanie dróg awansu przy jednoczesnym braku ostrych represji w postaci tam rozstrzeliwanych, jak za Stalina, no musiał doprowadzić do wybuchu i doprowadził do solidarności, do tworzenia Solidarności i masowego jej poparcia. Niezależnie od rozmaitych operacji prowadzonych przez Służbę Bezpieczeństwa. Ale istota jest taka, że zablokowanie dróg awansu prowadzi do wybuchu i prób zmiany systemu, a są tylko dwie możliwości rozładowania tego. Albo poprzez emigrację, albo poprzez masowe represje. Tak? W Sowietach to było proste, co 10 lat rozstrzeliwano tam 2-3 miliony, albo zakładano na śmierć. Były miejsca nowe, gdzie nowi ludzie mogli zająć te stanowiska, więc problem awansu społecznego nie istniał. Był rozwiązywany skutecznie i szybko. I teraz, po 89 roku, kiedy de facto stare elity pozostały, znów stworzono system zamknięty. To znaczy uniemożliwiający awans ludziom nowym, zdolnym, prężnym, energicznym, którzy chcieliby jakoś się samorealizować, zająć jakąś wyższą pozycję w społeczeństwie. A jest to zjawisko oczywiście normalne i w społeczeństwach zdrowych te drogi awansu są otwarte i dzięki temu nie ma żadnych rewolucji ani wstrząsów, tak? Bo jednostki energiczniejsze idą do góry. No, powiedzmy w XVII wieku no to kolonizowały te jednostki Ameryka na przykład, tak, więc też nie było problemu. Bo kolonizacja też jest sposobem rozładowania
takiego napięcia, no ale my nie mamy go już kolonizować, gdy świat został już, znaczy przeszedł ten etap już. Także utworzony system w roku 89 de facto nie różnił się niczym od starego systemu, gdzie poprzez nomenklaturę mamy stały zestaw osób i oczywiście ich dzieci, które zajmują ważniejsze stanowiska w społeczeństwie. Przy czym jest rzeczą naturalną, że rodzice oczywiście dążą do przekazania swojej pozycji dzieciom. No i w systemach demokratycznych dzieci też muszą się tam czymś wykazać, albo odpadają. Natomiast w systemach autorytarnych, zamkniętych, dzieci się czym nie muszą wykazywać. No. Ewentualnie dla świętego spokoju muszą pokazać, że jakieś studia skończyły, co oczywiście nie jest konieczne, bo prawdziwych studiów już nie ma, więc ten problem też został rozwiązany. Także powstała grupa, w której interesie było istnienie tego systemu. Warunkiem stabilności z punktu widzenia tej grupy było niedopuszczenie nikogo nowego. Czyli mamy taką sytuację po 89 roku, że oto mamy tych bezpieczniaków, prawda? Dziadkowie w UB, ojcowie w SB, a wnukowie w biznesie. No przedtem to w mediach głównie, ale tak od połowy 85 roku to już media nie były modne, tylko biznes. Zresztą pierwsze spółki zaczęli zakładać tak naprawdę oficerowie. Pierwsze spółki zaczęli zakładać w 87 roku. A ponieważ nie mogli tego robić na własne nazwiska, bo ostatnio taki papier znalazłem, gdzie tam jest proszę przekazać wykaz, czy są jacyś oficerowie, albo którzy mają udziały w spółkach, albo ich rodziny mają udziały w spółkach. I to jeszcze z lat 80. Tak? No i to się robiło w ten sposób, że się robiło na słupa, tam jakiś znajomy emeryt albo coś takiego. A potem w 91 roku to wszystko wróciło do normy, to jest taka jedna spółka opisana. Czyli mamy tę sytuację taką, że jest grupa ludzi, w których interesie, tu nie chodzi o żadną ideologię, tylko czysty interes prywatny jest, żeby ten system absolutnie się nie zmieniał, żeby był stabilny i w związku z tym, żeby nikt nowy się nie pojawił i nie zagrożył pozycji ludzi, którzy bronią swoich interesów i którzy zostali mniej więcej wyselekcjonowani w końcówce lat 80. Żeby system był stabilny, a jednocześnie charakteryzował się elementami demokracji, czyli demokracją fasadową de facto, tak? Wprowadzamy demokrację fasadową, która polega na tym, że służby organizują rynek polityczny. To znaczy wiemy mniej więcej, jakie jest zapotrzebowanie w społeczeństwie, na co i stwarzamy partię o odpowiednich ideologiach, o odpowiednich hasłach, no a stwarzają je zawsze ci sami ludzie wyselekcjonowani tam około tego roku 88, 89 czy 90. Mniej więcej w tym okresie, bo potem się już nic nie zmieniało. Jeśli no to dokooptywano od czasu do czasu jakichś Sławków, Nowaków, prawda? Ale sami widzimy, że jak trzeba było znaleźć kozła ofiarnego, to ci dokooptowani stawali się kozłami ofiarnymi, a nie ludzie poważni, którzy decydowali, nie decydenci. Wystarczy tutaj prześledzić historię oficerów Służby Bezpieczeństwa czy Zarządu II Sztabu Generalnego. A zatem cała ta scena polityczna była odpowiednio sterowana. Tak? Mieliśmy, ideal był najpierw system, gdzie się SLD wspierało z Unią Wolności, potem mieliśmy AWS SLD, potem mieliśmy Platformę, tutaj PiS stanowił taki pewien wyjątek. Jest to wyjątek w skali całego obozu, dlatego że w skali całego obozu nie ma żadnej partii, która nie byłaby całkowicie sterowana przez służby albo przez oligarchów.
A to wynikało z przyjęcia zasady o wypłacania przez państwo z budżetu pieniędzy na funkcjonowanie partii no, w związku z osiągniętym wynikiem wyborczym. Tak? W całym regionie wszystkie te partie, które były zakładane, ruchy i tak dalej w latach 89-91, no, wszystkie przestały istnieć. Albo się rozpadły, albo zginęły, albo zostały po prostu kupione przez oligarchów, tak jak Węgierskie Forum Demokratyczne. Więc tutaj poza PiS-em de facto na scenie politycznej ideałem było, no nie chcę powiedzieć markowanie rywalizacji, ale sprowadzenie rywalizacji do tego, kto ile tego tortu weźmie w danej kadencji, tak? Ale nie zmiana systemu. Nie zmiana systemu. I jeżeli byli niezadowoleni, no to im się stwarzało, prawda, jakąś partię niezadowoloną, tak? Zresztą to akurat jest rzecz prosta, występująca na skalę całego regionu. Są partie niezadowolonych, od lewicowców niezadowolonych po antysemitów niezadowolonych. Cały, że tak powiem, cała paleta niezadowolonych i tam można tych wszystkich niezadowolonych wyłapać, żeby nie stanowili groźby dla systemu. A zatem tak naprawdę fałszerstwa wyborcze nie były konieczne. Nie były konieczne fałszerstwa wyborcze na jakąś wielką skalę. To była kwestia walki między mafiami i oligarchami, ponieważ ten system sterowania sceną polityczną absolutnie wystarczał. Także te fałszerstwa moim zdaniem nie przekraczały raczej 5%. Oczywiście gdyby ich nie było, to sytuacja polityczna byłaby inna, ale nie było to tak masowe, jak się zaczęło w Polsce wraz z wyborami samorządowymi i później, dlatego że nie było konieczne. Tak? A nie było konieczne, ponieważ wystarczały metody sterowania i manipulowania sceną polityczną. No ale stabilność systemu, to inaczej, ten instrument, który tak dobrze zapewniał stabilność systemu przez 25 lat, a nawet gdy ten system trochę się zachwiał, tak, jak tam był Olszewski, czy jak był PiS 2006-2007, to bardzo szybko wracał do stanu równowagi, czyli do stanu poprzedniego, tak? Dlatego, że ta piramida władzy była bardzo stabilna, a zmiany miały miejsce tylko na powierzchni społeczeństwa, na wierchuszce władzy, natomiast w głębi żadnych zmian nie było, a ludzie byli przeświadczeni, że i tak nomenklatura wygra, więc trzeba co najwyżej demonstrować swoją wierność nomenklaturze, to będziemy znagrodzeni, jak już dojdzie system z powrotem do równowagi. No więc ten instrument sterowania sceną polityczną był skuteczny, system zachował stabilność, ale koszty były coraz większe. Koszty w postaci zablokowanych dróg awansu, no bo gdyby je odblokować, to oczywiście warstwa przyjmowana musiałaby się posunąć, tak? Musiałaby się posunąć i musiałaby się posuwać cały czas. Powoli, ale systematycznie. Więc ten konflikt nabrzmiewał i udało się go zminimalizować, zneutralizować w ciągu kilku lat poprzez masową emigrację na Zachód. W tej chwili ta emigracja na Zachód się zakończyła i nawet jeśli ludzie są przekonani, że będą mogli wyemigrować, znaleźć tam miejsce i 3 miliony ludzi wyemigruje, no to zobaczą, że to nie jest tak proste, bo społeczeństwo zachodnie też nie mają już wolnych, jakby to powiedzieć, miejsc. Tak? Więc sytuacja jest zasadniczo różna, dlatego że jeśli nie odblokuje się dróg awansu, to po prostu system się załami. On oczywiście nie musi załamić w ciągu tygodnia czy dwóch, bo może jeszcze przez pewien czas gnić, ale tym bardziej efekt tego gnicia będzie dla establishmentu gorszy, bo pogłębi radykalizację społeczeństwa
i umożliwi, czy też będzie wymagał głębszych zmian systemowych. I teraz, o ile Zagierka przy pomocy fasowej demokracji, przy pomocy podwyższenia stopy życia, a w tej chwili w Polsce już nie możemy podwyższać stopy życia, bo nie ma z czego, dlatego że system również spowodował, że koszty stabilizacji zablokowały rozwój ekonomiczny. Bo zablokowało rozwój ekonomiczny przedsiębiorstw polskich, drobnego i średniego biznesu. Więc nie można podwyższyć stopy życia. Zagierka można było podwyższać metodą pożyczek. No teraz też te metody zastosowano, ale właśnie się kończy, bo trzeba będzie za chwilę zacząć oddawać. System się nie może rewitalizować właśnie poprzez rozwój rynku wewnętrznego i małego biznesu. Więc metody manipulacji, tak jak Zagierka, ta cała propaganda sukcesu, możliwości wyjazdu na zachód i tak dalej, te metody manipulacji się już wyczerpały. To zresztą widzimy po tym, że nie są skuteczne, tak, że już nie trafiają do ludzi. A zatem są dwa efekty katastrofalne z punktu widzenia establishmentu. To jest młode pokolenie, które już widzi, że kariery żadnej nie zrobi i żadna przyszłość ich nie czeka. I brak możliwości awansu równoległego, czyli podwyższenia stopy życia, związany z tym, że no, nie mogą się polskie przedsiębiorstwa rozwijać, bo muszą być, mówiąc wprost, dojone, żeby była kasa w budżecie do rozkradania. Tak? Więc jeżeli chcemy kraść na poziomach samorządu czy na poziomie ministerstw, no to musimy mieć budżet odpowiednio zaopatrzony, żebyśmy mieli co kraść. A żeby zaopatrzyć te budżety, no to trzeba zwiększać presję podatkową, co uniemożliwia akumulację kapitału na tym najniższym poziomie i uniemożliwia w związku z tym rozwój. Także nie przypadkowo jest tak, że w ruchu kontroli wyboru zaangażowało się, no oprócz tam weteranów, rzecz jasna, co Solidarność pamiętają jeszcze na starość, to zaangażowali się ludzie z wolnych zawodów, z sektora prywatnego, ci, którzy, młodzi, którzy chcą coś zrobić w życiu, tak, chcą jakoś to życie sobie ułożyć, chcą ułożyć firmę, czy ci, którzy już założyli, już dostali w kość, czyli władza lądowa im udowodniła, że niczego nie osiągną. I teraz przechodzimy do następnej sprawy. Otóż głównym zatem zadaniem ruchu obywatelskiego to nie jest tylko kontrola wyboru, bo po pierwsze to można sfałszować wybory przy pomocy systemu informatycznego, o tym będzie mówił Marcin, na wyższym poziomie. Tak? Już nie tak prymitywnie jak PSL, tam wójt i rodzina, to raz. Dwa, nawet jeśli wybory będą w miarę uczciwe, to nie doprowadzą do zmiany systemu. Bo, a tutaj chodzi o zmianę mechanizmu. Tak? Jeśli mają być odblokowane drogi awansu, jeśli ma być umożliwiona akumulacja kapitału i stworzenie polskiego kapitału, no bo tych kulczyków rozmaitych to prawie tego nie ma, ale będzie w następnym tomie, to nie jest żaden kapitał polski, prawda? Obecnie przedsiębiorstwa wyrosły z jakichś funduszy operacyjnych zarządu drugiego albo departamentu pierwszego, nie są polskim kapitałem i nie są normalnymi przedsiębiorstwami, tylko po prostu żerują na budżecie, tak? Bo to za wielki biznesmen, który kupi za miliard, a sprzeda za dwa. Tylko dlatego, że oficer prowadzący jednocześnie, jego oficer prowadzący jest jednocześnie oficerem prowadzącym jakiegoś ministra. Taki teoretyczny przykład. Ale oddający istotę sprawy, tak? Czy że się podzieli, odpali 100 milionów z tego miliarda. Więc to nie ma nic wspólnego z biznesem, ani z rozwojem gospodarczym. A zatem tutaj nie same wybory. Same wybory nie wystarczą. Właśnie dlatego, że trzeba zmienić
mechanizm awansu społecznego, spowodować, że po pierwsze powstanie coś takiego jak lokalna opinia publiczna, że rzeczywiście powrócimy do cywilizacji łacińskiej, czyli władza jest dla obywatela. Władza powinna służyć obywatelom, a nie jak na wschodzie w Rosji obywatel jest własnością władzy i głównym jego zadaniem jest robienie dobrze władzy, tak? Służenie władzy. Czyli trzeba odwrócić dotychczasowy mechanizm kooptacji na mechanizm selekcji, selekcji pozytywnej i zmianę w ogóle na scenie politycznej tych mechanizmów rywalizacji i selekcji. No i to jest główny problem, przed którymi stanęliśmy. No bo co z tego, że wybory zostaną dopilnowane? Załóżmy nawet, ja tu mam trochę inny pogląd, że powstanie jak lepszy rząd, prawda? I jeśli ten rząd tak naprawdę będzie poddany tym samym mechanizmom, które istniały dotychczas, tak? Czyli te mechanizmy trzeba zmienić. A jak je zmienić? No więc, żeby do tego doprowadzić, czy przynajmniej podjąć taką próbę, tak? Bo czy się uda, to zobaczymy. Może wszyscy się rozejdą do domu, bo dojdą do wniosku, że już wystarczy tego wysiłku, a potem mało zarobili, to się nie opłaca. Bo co to jest 160 zł za siedzenie w komisji? Postanowiliśmy większość zebranych, czyli 95 na 105, 20 czerwca w Częstochowie, założyć stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów, Ruch Kontroli Władzy. Dlaczego Ruch Kontroli Władzy? No właśnie dlatego, żeby zmienić te mechanizmy selekcji, rywalizacji, doboru ludzi do polityki i żeby władza wiedziała, niezależnie od tego, kto w jej skład wchodzi, tak? Bo tutaj nie chodzi o konkretne partie, tu chodzi o ludzi, żeby wiedziała, że jest obserwowana, monitorowana, każdy jej postępek, że tak powiem, jest zapisany, każda decyzja, każde głosowanie. I nie ma tak, że robią co chcą, a potem sobie przypominają o obywatelach na miesiąc przed wyborami. Czyli wybory, pierwszy etap wyłaniania władzy, a następnie kontrola tej władzy. No i teraz w jaki sposób? Po pierwsze, tworzymy poprzez portal centralny i portale regionalne, chcemy stworzyć taką bazę danych obejmującą wszystkich radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, posłów, senatorów, posłów, sejmików, sędziów, sam wklepywałem ostatnio, członków Naczelnego Sądu Administracyjnego, a przedtem innych, prokuratorów i tak dalej. I teraz będziemy zatem mieli wszystkich i dalej będziemy zbierali o nich informacje. Kto jak się zachowywał, jakie decyzje podejmował, więc to nie będzie tak, że nagle się pojawił jakiś sędzia Ciesiński, prawda, czy jakaś tam Agnieszka Matla, która twierdzi, że krytykowanie Michnika jest niezgodne z interesem społecznym. Wszyscy się oburzają, ona potem znika, a potem po kilku latach się pojawi gdzieś tam pewnie jako Sąd Najwyższy albo coś w tym rodzaju. Więc nie ma. Nie ma amnezji. Amnezja się skończyła i o tym elity muszą wiedzieć. Czyli monitorowanie na bieżąco, jak każdy przedstawiciel władzy, w tym właśnie sędziowie i prokuratorzy szczególnie, oni zresztą, bo się za małą wagę przywiązuje do prokuratorów. Ostatnio Sumiński opowiadał, jak to się zachował prokurator podczas jego procesu. No i oczywiście nazwiska prokuratora nie wymienił. Więc ja nie wiem, czy to jest głupota, czy to jest asekuranstwo, o co tu chodzi. Dlatego, że normalnie, jeżeli prokurator prowadzi sprawę, która nas interesuje, a zwłaszcza postępuje w sposób karygodny, to trzeba zacząć od wymiany i wymienienia jego nazwiska. To samo sędziowie. Bez przerwy czytamy jakiś wyrok i nigdy się nie mogę dowiedzieć, jak się nazywa sędzia, który ten wyrok ferował, tak? Więc to wszystko, z tym wszystkim trzeba skończyć. No i teraz poprzez system monitoringu, system, który
będzie pokazywał, kto jak postępował. Chcemy uruchomić taki mechanizm selekcji pozytywnej na scenie politycznej. Temu między innymi mają służyć pakta konwenta, bo właśnie taka próba została podjęta, czy zostanie podjęta jutro w Rzeszowie, więc tam jadę, gdzie przedstawiciele różnych partii zgadzają się jakby do tego, żebyśmy sprawdzali, czy będą dotrzymywali obietnic, czy będą zgodnie z tym, co obiecali, czyli starali się reprezentowali interesy Polski, czy będą się zgodnie z tym zachowywali i postępowali. Zobaczymy, jak to wypadnie, ale taki system powinien monitorowania i jednolitej klasyfikacji oceny wszystkich zostać uruchomiony na skalę Polski. Wtedy będziemy mogli, niezależnie od tego, kto do jakiej partii należy, każdego w sposób obiektywny ocenić i te wszystkie informacje dotyczące właśnie jego działalności, czy na przykład jak w wypadku gmin, wójtów i tak dalej, informacje dotyczące przetargów, całej działalności w gminach, to wszystko powinno być dostępne publicznie i świadczyć o tym, kto jak się zachowywał, a zwłaszcza jakie decyzje podejmował. I mam nadzieję, że taki nacisk opinii publicznej, jeżeli uda się go uruchomić, spowoduje, że kandydaci na posłów, radnych, wójtów czy burmistrzów nie będą przede wszystkim, będą zmuszeni przede wszystkim pokazywać, jak służą danej wspólnocie obywatelskiej, a nie tylko obiecywać, kogo zatrudnią z rodziny osób, które je poprą. Także, ponieważ tu oczywiście te wszystkie związki rodzinne będziemy śledzili, tak? Zresztą już teraz, jak przebywałem w zeszłym tygodniu wszystkich radnych w Warszawie, no to przekonałem się, że radni w Warszawie to są de facto rodziny polityków i posłów w dużej mierze. Także, a sędziowie oczywiście też, to nie są ludzie znikąd. To jest wszystko tak powiązane, proszę Państwa, że dopóki ktoś temu bliżej się nie przyjrzy, to nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo ta tak zwana klasa polityczna jest zamknięta. To jest jedna wielka rodzina po prostu. Jedna wielka rodzina, wszyscy powinowacjoni z sobą i powiązani, tak? I mafia. No, i w związku z tym jest oczywiste, że oni nikogo nie dopuszczą przecież, tak? No bo dopuszczenie ludzi nowych oznacza, że tam jakiś siostrzeniec nie dostanie stanowiska i koniec, no. Prosta sprawa. Także stworzenie, bo tak naprawdę w Polsce nie ma opinii publicznej. Stworzenie opinii publicznej w skali kraju i stworzenie opinii publicznej na najniższym poziomie, czyli w gminie. Stąd w naszym stowarzyszeniu założyliśmy, że będziemy zakładali zarówno oddziały gminne, jak i powiatowe, których zadaniem właśnie będzie monitorowanie tego, co robi ta władza na dole. A dlaczego? No bo to jest kolejny problem, tak? My walczymy o wybory, o to, żeby się rząd zmienił i tak dalej. Nie zdajemy sobie sprawy, że jest to ogromna piramida i zmiana na górze nic nie da. Zawsze można powiedzieć, no tak, ale tylko 2 lata i co z tego? No właśnie, nawet gdyby było 4, też by nic nie dało. Dlatego, że zmiany muszą wyjść od dołu. Zmiany muszą wyjść od dołu i jeżeli nie ruszymy tej piramidy i nie zdestabilizujemy, a można to zrobić tylko od dołu, od poziomu właśnie gmin i powiatów, to system pozostanie taki sam, co najwyżej będzie powodował, że jedni się z nim pogodzą jakoś i się przystosują, zostaną, że tak powiem, zasymilowani przez system, a drudzy, którzy nie zostaną zasymilowani, zostaną przez niego wypluci po prostu i koniec, jako nie nadający się, tak? No co, nie bierze łapówek, to się nie nadaje, prawda? Albo na przykład się tam awanturuje o coś. Przecież może nie zauważyć, zwłaszcza jak jest krótkowizem. To po co mu? Także
ten system, jeżeli go nie zdestabilizujemy i nie doprowadzimy, że on przejdzie taki punkt bez powrotu, tak, to on będzie zawsze wracał do równowagi. I ponieważ nie można tego, czy też nie chcemy tego robić w sposób rewolucyjny, po pierwsze nie chcemy, a po drugie no, nie ma do tego warunków, bo to nie czas XIX wieku. Służby mają takie możliwości technologiczne, że nie można działać tak naprawdę bez ich wiedzy, a to one scenę polityczną, że tak powiem, porządkują. Więc można tylko im przeciwstawić masowość, tak? Masowość, na którą jest szansa w związku z zablokowaniem dróg awansu społecznego. Teraz tak, niezależnie od tego, od tej walki, którą chcemy podjąć na poziomie najniższym, czyli w gminach, w powiatach, no to i niezależnie od tego, że zaczynamy od mediów, to jeszcze trzecią taką, takim warunkiem według mnie powodzenia całej sprawy jest to, że to musi być ruch niepartyjny, tak? To znaczy Stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów, Ruch Kontroli Władzy nie może być związane z żadną partią, ponieważ wtedy po pierwsze ulegnie rozbiciu natychmiast na zwolenników różnych opcji politycznych. Ja teraz pomijam fakt, ile tam w każdej opcji jest bezpieki, bo tego na dole się na ogół nie rozumie i nie bierze pod uwagę, a poza tym zwracamy się do zwykłych obywateli, a nie do oficerów. Czyli tutaj ważne jest, żeby to nie było stowarzyszenie o charakterze ideologicznym, tak? No bo wtedy zaczną się spory. Ja uważam tak, a kolega uważa inaczej. Tutaj jest miejsce na przedstawiciela każdej opcji, takie minimum, na którym też pracujemy, minimum dla każdego, to jest to, żeby to właśnie obywatel był suwerenem, czyli władza musi służyć obywatelowi, musi być uczciwa, musi reprezentować interesy kraju i państwa, a nie kombinować, jak sprzedać Polskę albo nasze interesy i dostać za to jakieś tam srebrniki w postaci euro, prawda, czy pensji, czy stanowiska w korporacji, bo to różne mogą być wynagrodzenia, tak? To jest kwestia już techniczna. Może ktoś dostać stanowisko odźwiernego w toalecie w Brukseli, prawda, w nagrodę za bycie premierem, a ktoś inny może dostać stanowisko w korporacji, która zniszczy jakąś gałąź przemysłu polskiego. Także, ale jest jeszcze jeden aspekt. To nie tylko chodzi o to, że to minimum jest konieczne, a inne sprawy mogą nas różnić. Tutaj chodzi o to, że żeby to stowarzyszenie było skuteczne, tak? Żeby monitorowało wszystkich polityków, niezależnie od opcji, tak, politycznej, żeby miało taki sam stosunek do każdego radnego, wójta czy posła, bez względu właśnie na jego poglądy, tam oni poglądów nie mają oczywiście, ale tak w skrócie mówię, mają poglądy pekuniarne, rzecz jasna, i to mogą być tylko różnice, czy ktoś woli tam, no nie, w rublach to już nikt nie woli, ale w każdym razie... Są jeszcze cały czas. Ruble są, tak, ja wiem, ale... Są tacy, którzy wolą. No wolą, ale zawsze te ruble przeliczają na euro, tak? Tak. Więc ponieważ uważam ich w ogromnej większości za typy pekuniarne, to tutaj chodzi o to, jaką opcję aktualnie głoszą, tak? No bo jakąś opcję trzeba głosić, żeby ci ludzie na niej głosowali, tak? No to zawsze mi się przypomina przykład, tutaj jest takiej partii rumuńskiej, to jest taka dygresja, stworzonej przez byłych pracowników firmy Securitate. Oni się handlu się specjalizowali i handlowali, żeby zdobywać dewizy dla Securitate. No i potem sobie stworzyli partię, no bo jakoś trzeba w tym życiu politycznym uczestniczyć, prawda? Ta partia była języczkiem uwagi i jak z prawicą się wchodziła w sojusz, którzy nazywali się konserwatyści, a jak z lewicą, to humaniści.
Więc rozumiem, że tutaj opcja polityczna jest obojętna. Raczej chodzi o tak zwany etap i przelicznik, prawda? Ile to będzie euro. Także, żeby wszystkich rozliczać, niezależnie od tego, jaką aktualnie opcję polityk wyznaje, no to w stowarzyszeniu muszą być przedstawiciele różnych grup, tak? Żeby to się nie zamieniło w narzędzie jakby ochrony jakiejś opcji politycznej. No tak, kradnie tam, prawda, z tym PSL-em razem, no ale to jest nas przecież, no nie będziemy naszej partii atakowali. A my nie atakujemy żadnej partii, tylko tu chodzi o konkretnego człowieka. O nacisk na to, jak się konkretny przedstawiciel establishmentu zachowuje, w związku z tym, czy jest dla niego miejsce w elicie władzy, czy nie ma tego miejsca, czy jest miejsce w prokuraturze, czy powinien zająć się jakimś innym szczytnym zawodem, no ci chociaż już nie ma, ale tak prokurator to co powinien, no może tam się czymś zająć. Humanistą, tak, prokurator humanistą, o. Generalnie bezpieka to humaniści, to wiemy od czasów Gowata. To znaczy no, tego, co Miłosz, tego wywiadu, który Miłosz z Watem przeprowadził. Także tutaj jest to konieczność, tak? I konieczność, i warunek skuteczności, i konieczność, jeżeli chcemy ten system zmienić, żeby w stowarzyszeniu byli przedstawiciele różnych opcji politycznych. A teraz przejdźmy jeszcze do sprawy najważniejszej, czyli wyniku wyboru. Są dwie możliwości. Pierwsza to jest taka, że PiS nie utworzy samodzielnie rządu, prawda? Będzie PiS, czyli wszyscy kontra PiS, no to oczywiście wtedy będziemy mieli do czynienia z radykalizacją, a naszym celem jest walka z aktualnym establishmentem. Jeżeli PiS będzie starał się rzeczywiste reformy wprowadzać, to oczywiście każda słuszna decyzja z punktu widzenia zmiany systemu będzie przez nas popierana. Natomiast jeśli będzie koalicja, to sytuacja jest, jakby powiedzieli marksiści, dialektyczna. To znaczy wtedy, kiedy decyzje nie będą służyły zmianie systemu, no to oczywiście spotkają się z naszą krytykowaniem, dlatego że tam coś nam się nie podoba, ale ogólnie, prawda, nie możemy przecież słusznej strony krytykować, no to udamy, że jesteśmy niemi. Tak? Natomiast jeżeli sytuacja będzie szła w kierunku zmiany systemu, to oczywiście poparcie, czyli poparcie na rzecz zmiany systemu i opór wszędzie tam, gdzie będzie dochodziło do prób konserwacji systemu, tak? Bo istotą nie jest to, że jedna, ta czy inna partia ma sprawować władzę. Istotą naszych działań jest doprowadzenie do zmiany tego systemu, który tak naprawdę niszczy Polskę i powoduje, że no, zamieniamy się w taki stronę trzeciego świata, tak? Dodatek aktualnie do Niemiec i Rosji, a co będzie w przyszłości, to oczywiście nie wiemy, ale konsekwencją tego, że nie jesteśmy suwerenni, nie decydujemy o sobie, nie bronimy naszych interesów, jest właśnie brak tego awansu, negatywna selekcja, jest brak możliwości akumulacji kapitału. Czyli zmieniamy się wyłącznie w rynek zbytu. No bo jeżeli nie produkujemy, no to cóż, tylko musimy kupować, a kupować możemy nie produkując, tylko zaciągając długi. Tak? No i to się wszystko wtedy skończy tak jak w Grecji. Bo długi trzeba kiedyś spłacać. Dlatego powołaliśmy to stowarzyszenie. Tutaj w stowarzyszeniu główne znaczenie mają oddziały lokalne, tak? Czyli w tej chwili oddziały powiatowe, po wyborach one
powinny przejąć ciele działania i monitorować to, co jest właśnie w powiatach i w gminach. Same władze mają charakter taki, no, pewnego kompromisu. Tak? Z jednej strony jest zarząd wybierany przez wszystkich, a przez delegatów, a z drugiej strony część zarządu, rada, jest delegowana przez województwa, przez oddziały wojewódzkie, które są tworzone przez oddziały powiatowe. Jak to wypadnie dalej, zobaczymy. Na razie jest około 500 osób, które wstąpiło do stowarzyszenia i no, położyliśmy nacisk na tę działalność medialną, portalową, ponieważ po pierwsze to jest przeszłość, po drugie to jest najtańszy sposób komunikowania się. Tak? Więc myślę, że do końca tego roku ten system medialny powinien zostać uruchomiony. No, a jednocześnie będą podejmowane oczywiście akcje lokalne, gdyż generalnym celem jest wymiana tej zdegenerowanej elity poprzez walkę z korupcją. To jest taki instrument, walka z korupcją jako instrument wymiany dotychczasowej elity. A jednocześnie, tak jak przedtem mówiłem, nowy system selekcji i rywalizacji, żeby starych złodziei nie zastąpili nowi złodzieje, tak? Albo żeby ludzie nowi, którzy nawet są uczciwi i tak dalej, nie zostali przez ten system zmiażdżeni, czy też nie zostali po prostu zdeprawowani, bo bądźmy szczerzy, wielu ludzi ma już dość i już chciałoby się ustawić, dać spokój, no. Ile można być uczciwym, nie? Przez 25 lat. Więc chodzi o to, żeby do takiej sytuacji, kiedy coraz więcej ludzi dojdzie do wniosku, że zrozumiało, jakby powiedzieć, ducha historii i trzeba też wyciągnąć łapę po to, co jest w kieszeni współobywatela, żeby do tego właśnie nie doszło i żeby to zrozumienie ducha historii nie zwyciężyło. No i dziękuję, to mniej więcej tyle. Ja dodam od siebie, czego nie powiedziałem na początku, że pan Jerzy Targalski jest prezesem Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów, Ruch Kontroli Władzy, wybranym właśnie 20 czerwca w Częstochowie na tę funkcję. I myślę, warto dodać może taką istotną informację, że sam Ruch Kontroli Wyborów, chociaż młody, już przechodzi pewną ewolucję. To była typowo akcyjna sprawa, a to zgromadzenie w lutym, gdzie zaistniał ten ruch, było ogłoszone, odbyło się w Częstochowie pod hasłem Wolna Elekcja pod Jasną Górą. Teraz natomiast doszliśmy do punktu, w którym należy i zastanawiamy się, zresztą każdy człowiek, który bierze w tym udział, co dalej, bo następne wybory będą za 3 lata. No, o ile wcześniej nie wydarzy się coś, czyli nie zostaną ogłoszone wcześniejsze wybory samorządowe albo nawet wybory parlamentarne. No, w każdym razie przed sobą mamy 3 lata do wyborów, więc ta akcyjność, no, zostanie zawieszona trochę w powietrzu. Jakby lekarstwem na to jest właśnie utworzenie pewnej struktury, która przeniesie ten ruch do następnych wyborów, a po drodze jeszcze zrobi coś dobrego. Ja myślę, że może zostawimy pytania na koniec, żeby dać teraz pytania. Dobrze, proszę bardzo. Ja chciałem dodać, że Stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów, Ruch Kontroli Władzy jest organizacją demokratyczną. Wszystkie funkcje pochodzą z tajnych wyborów i tutaj nie mam mowy, żeby tam ktoś się samomianował, tak, i ogłosił szefem, a inni uznają jego autorytet i mu się podporządkowują, bo jak nie, to coś tam. Nie. Podstawowym warunkiem i zapisem w statucie są
tajne wybory przewodniczącego oddziału i kolei pozostałych funkcji. Dziękuję. Proszę bardzo, jeszcze są pytania. Moje nazwisko Bołcik. Ja zajmuję się uwłaszczeniem, zajmowałem się uwłaszczeniem. Myśmy stworzyli w Polsce kilkadziesiąt stowarzyszeń gminnych i to były oddolne stowarzyszenia. Ja chciałbym po prostu panu taką uwagę dać, mianowicie jedno ze takich stowarzyszeń było, które liczyło około 300 osób i po pół roku ono zniknęło. Zniknęło dlatego, że wśród członków tego stowarzyszenia byli ludzie o różnych poglądach politycznych, więc to przestrzegam. Natomiast problem jest taki, czy pan by wskrzesił nadzieję wśród Polaków do takiego ruchu. Myśmy, jeżeli chodzi o stowarzyszenia uwłaszczeniowe, taką, no, z pozytywnym skutkiem uwłaszczenie mieszkańców Polski w zakresie spółdzielni mieszkaniowej. Natomiast ponieśliśmy klęskę, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, a przekazanie narodowi polskiemu firm. Dlatego moja taka uwaga i pytanie, czy wam się to uda, jeżeli chodzi o oddolny ruch, mówię w tej chwili o stowarzyszeniach gminnych. Dziękuję bardzo. No, nie pan odpowiedź, nasze pytanie, czy wam się uda, a Bóg raczy wiedzieć, no, na to pytanie nie ma odpowiedzi. Natomiast sztuka nie polega na tym, żeby mieć rację, czy żeby założyć jakąś organizację i tak dalej. Sztuka polega na tym, żeby utrafić w nastroje społeczne i działać wtedy, kiedy nastroje społeczne powodują ożywienie w społeczeństwie. Wtedy jest szansa. Natomiast jeżeli pan próbuje działać, bo ja różne tam okresy mam doświadczenie za sobą, kiedy pan próbuje działać w sytuacji, kiedy, jakby to powiedzieć, społeczeństwo jest uśpione, tak? Kiedy jeszcze ludzie liczą, że sami coś dadzą radę osiągnąć, no to wtedy to nie ma żadnych szans. To chodzi o to, żeby nadać formę skuteczną z punktu widzenia zmiany systemu temu niezadowoleniu, które w Polsce obecnie panuje. No bo władza ludowa nadawała rozmaite formy niezadowoleniu, prawda? Przecież Palikot to była próba nadania formy niezadowoleniu na polskiej prowincji. No, tam najwięcej wśród młodzieży głosów zyskiwał, tak? I całe to niezadowolenie zostało skanalizowane i z punktu widzenia nas zmarnowane, tak? A z punktu widzenia władzy oczywiście odpowiednio zneutralizowane. Czyli działać trzeba wtedy, kiedy jest szansa, że ludzie na to odpowiedzą, bo mają dość status quo. Natomiast działanie w sytuacji, kiedy każdy kombinuje, jak tutaj załatwić synowi czy córce robotę i jak się nie wychylić albo podlizywać, jak się podlizać, żeby być skutecznym, kiedy służaństwo jest najważniejsze, a nie bunt przeciwko tym zmuszałym strukturom, no to wtedy oczywiście taka działalność szlachetna, ale rezultatów żadnych przynieść nie może. Dobry wieczór Państwu. Ja nie mam pytania, chciałam jednak nawiązać do tego, co Pan przed chwilą mówił na temat skuteczności działania ruchu kontroli wyborów. Ja mieszkam w Krakowie dopiero od 3 miesięcy i od połowy lipca, 1 sierpnia rozpoczęłam pracę. Pod koniec sierpnia, 28 dokładnie, zgłosiłam się jako kandydatka. Mogłam być albo w komisji, jako członek komisji, albo jako mąż zaufania. Bardzo ciężko było mi dotrzeć w jakikolwiek sposób do tego, żeby takie upoważnienie otrzymać. Zgłaszałam się, wręcz prosiłam o interwencję koordynatora, który do tej pory był za mnie odpowiedzialny. Mieszkam za granicą, więc do pana Wojtka Rawskiego się zgłaszałam. On interweniował u koordynatora tutaj ogólnopolskiego. Jedyne, co dostałam w odpowiedzi, to było
adres mailowy i telefoniczny do biura PiS, oczywiście tam pisałam. Próbowałam się dodzwonić, na maile nikt nie odpowiadał. Skrzynka telefoniczna była pełna i też nikt nie odbierał telefonu. Koniec końców napisałam taki naprawdę list pełen goryczy, że może źle rozumiem tutaj działania klubu i w takim razie proszę chociażby o odmowną odpowiedź. I wtedy nagle się okazało, że rzeczywiście jest miejsce męża zaufania, no ale niestety w innej komisji niż ja głosuję, więc znowu mam problem, bo nie wiem, czy zagłosuję, czy mam opuścić tę komisję na to głosowanie, więc chyba trzeba naprawdę jakoś skutecznie działać. Jak się ludzie zgłaszają sami, żeby nieodpłatnie, dobrowolnie przez ileś kilkanaście, kilkadziesiąt godzin pracować, to no trzeba przecież to zorganizować, trzeba to przyjąć. Dziękuję. No to ja zaraz wyjaśnię. Czy pani myśli, jak pani myśli, skąd są upoważnienia? No z komitetu wyborczych. No z komitetu wyborczych, a czy ruch kontroli wyborów to są komitety wyborcze? Nie, ale jest tu o pomoc, o jakąś informację, o cokolwiek. O cokolwiek, ale zgłosiła się pani do koordynatora krajowego, który jest mi nieznany, mówiąc szczerze, bo nie wiem, kto jest koordynator krajowy. Teraz dwa, wyjaśniam. Spokojnie, po kolei. Sytuacja w wyborach prezydenckich była o tyle lepsza, że mieliśmy możliwość uzyskania upoważnień. Głównie od Komitetu Wyborczego Grzegorza Brauna, w mniejszej mierze od innych komitetów, czyli Ruchu Narodowego, Wilka i Kukiza. W wypadku od PiS-u oczywiście nie mieliśmy żadnych upoważnień, bo PiS miał własny korpus ochrony wyborów i generalnie nam żadnych upoważnień nie dało. Czyli nasza działalność jest zależna od tego, czy dostaniemy upoważnienia od komitetów wyborczych. W wypadku teraz wyborów parlamentarnych doszła pewna strukturalizacja w tych komitetach. To raz, dwa, tam Kukiz z Narodowcami się połączył. I sytuacja tutaj jest patologiczna. Dlaczego? Dlatego, że komitety wyborcze dają upoważnienia jako nagrodę za zbieranie podpisów. Czyli Ruch Kontroli Wyborów został skonfrontowany z takim ultimatum. Albo zbieracie dla nas podpisy, to damy wam upoważnienia, albo nie zbieracie podpisów, to żadnych upoważnień nie damy. To też się zdarza. Przy czym Ruch Kontroli Wyborów, czy też Stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów, Ruch Kontroli Władzy, my nie możemy zbierać podpisów, bo my nie jesteśmy dodatkiem do komitetu wyborczych. Zbierać podpisy mogą indywidualnie nasi członkowie, tylko jako konkretne osoby, tak? Mogą się angażować, mogą się nie angażować, ale my, jako organizacja, nie możemy zbierać podpisów, bo to by oznaczało po pierwsze jednolitą identyfikację polityczną, po drugie stajemy się dodatkiem do partii politycznych, a po trzecie, no to co, jesteśmy od zbierania podpisów czy od kontroli wyborów. Więc a ta patologia sięga tak głęboko, że dlaczego są tak istotne te upoważnienia dla tych, co zbierają podpisy? Bo to stał się przemysł. Czyli ktoś zbiera podpisy, dostaje upoważnienie i wtedy albo swoją rodzinę i znajomych kieruje, albo kieruje różne osoby i pobiera od nich tam po 20 zł od skierowania, tak? Czyli ten wysoki próg wymagany podpisów, 5 tysięcy, spowodował rozwój takiej patologii, na którą się natknęliśmy. W związku z czym komitety wyborcze nie chciały po pierwsze dawać upoważnień, ponieważ nie zbieraliśmy podpisów, po drugie chciały nas do tego zmusić, a po trzecie dawały upoważnienia tym, którzy te podpisy zbierali i w związku z tym zostaliśmy bez upoważnień. Idea była taka, że na dole koordynatorzy ruchu porozumiewają się z osobami upoważnionymi z innych komitetów politycznych i razem tworzą taki zespół ludzi, żeby skierować odpowiednią liczbę osób do każdej komisji. Tak? Ale to się rozbiło charakter wielu osób pracujących dla komitetów wyborczych, bo ktoś jest wielki i nie będzie
się porozumiewał albo kierował kogoś innego, tak? Czyli tutaj rozegrała się walka o to upoważnienia. Zaznaczam, że dobrze zorganizowany komitet wyborczy podpisuje 3000 upoważnień na każdą gminę jedno in blanco, wysyła w dół i w związku z tym na dole, jak to było w wyborach prezydenckich, mogliśmy takie uzyskać. W tym wypadku sytuacja była katastrofalna, ponieważ PiS z zasady nie dawał upoważnień, a inne komitety tych upoważnień odmawiały. Tutaj jeszcze bardziej chcę dodać. Czy sytuacja jest tego rodzaju, rzeczywiście Państwo muszą też wziąć pod uwagę to, że może to być dziwnie, zabrzmi to, co powiem, ale są tu komitety wyborcze, którym nie zależy na tym, żeby kontrolować wybory. Dlatego, bo są po prostu różnego rodzaju układy zawierane i w związku z tym ludzie, którzy są dobrze przeszkoleni, a my dobrze przeszkalamy właśnie ludzi, bo my zwracamy uwagę na to, jak się fałszuje wybory, a nie tylko, że trzeba przyjść o godzinie 6, później o 7 trzeba otworzyć komitet, znaczy lokal komitetu, nie komitetu, komisji wyborczej, o godzinie 20 takiej czy innej trzeba to zrobić i tak dalej, i tak dalej. To są nic nie mówiące szkolenia. My mówimy dokładnie, jak się fałszuje te wybory i w jaki sposób się przed tymi fałszerstwami chronić. W związku z tym my obserwujemy taką rzecz. Z jednej strony nastąpiła, bo mówimy teraz o tych konkretnych wyborach, bo na przykład w referendum żeśmy sobie zupełnie dobrze w całym Polsce poradzili, dlatego, bo na przykład mogły stowarzyszenia delegować osoby do pracy w komisjach wyborczych. Mieliśmy takie stowarzyszenie, to stowarzyszenie wystawiało wszystkim od nas ludziom i nie było problemu. Nastąpiła taka trochę niestety takie uśpienie, ponieważ na początku zupełnie niepotrzebnie na całą Polskę zostało ogłoszone takie porozumienie, że niby jest takie porozumienie pomiędzy Ruchem Kontroli Wyborów a Prawem i Sprawiedliwością, że będą, prawda, tutaj przypilnowane wybory. No i wielu z Państwa w różnych miastach, bo nie w całej Polsce, uwierzyło w to i w związku z tym jakby zaspało. Myśmy od samego początku mówili, że nie możemy się nastawiać tylko i wyłącznie na jeden komitet wyborczy, że należy szukać porozumień z różnymi innymi komitetami wyborczymi. I tam, gdzie po prostu zwyciężyło taki zdrowy rozsądek i tam, gdzie się posłuchano po prostu takich dobrych rad, tam nie ma tego problemu. Wiemy, że tutaj rzeczywiście w Krakowie taki problem jest, tak? No ale to z tego po prostu wynikało. Z jednej strony są komitety wyborcze, którym nie zależy na kontroli wyborów lub tylko i wyłącznie chcą karmić swoich ludzi, boją się wręcz, że jeśli te osoby będą miały kontakt z Ruchem Kontroli Wyborów, to porzucą te partie, ponieważ te partie tak naprawdę za tydzień zapomną o tych ludziach i że ci ludzie po prostu będą dalej aktywni w Ruchu Kontroli Wyborów. No na te rzeczy niestety wpływu nie mamy, oprócz tego, że po prostu uczulaliśmy od samego początku, że należy szukać porozumienia z różnymi kandydatami, także do Senatu, bo przecież kandydat do Senatu także wystawia takie upoważnienia. I tak jak mówię, tam, gdzie posłuchano tych rad i nie zaspano tej sytuacji, nie liczono tylko na jeden komitet wyborczy, tam jest sytuacja zupełnie normalna i są takie całe rejony w Polsce, gdzie osoby związane z Ruchem Kontroli Wyborów, ze Stowarzyszeniem Ruch Kontroli Wyborów, oczywiście te upoważnienia ma i tam po prostu w tych obwodowych komisjach wyborczych jesteśmy obecni, albo nawet jest nas bardzo dużo, duża reprezentacja jest. Także to nie jest tak, żeby Państwo nie odnosili takiego wrażenia, że jest w ogóle całkowicie jakaś nie wiadomo jaka klęska na całej linii, w całej Polsce. Nie, to jest tylko po prostu tak, jeśli ktoś za bardzo, że tak powiem, ufał jakimś oświadczeniom czy takiej propagandzie po prostu, no to w tym momencie rzeczywiście mógł się jakoś tam źle, że tak powiem, później przekonać, że to nie jest takie proste. Ale z drugiej strony też chcę powiedzieć, że w wielu miejscach, przecież na przykład Lubelszczyzna, Gdańskie, czyli Pomorze, proszę Państwa, tutaj Małopolska Wschodnia,
Bardzo dużo osób z ruchu kontroli wyborów było zaangażowanych w zbieranie podpisów do różnym komitetom wyborczym, po czym najnormalniej w świecie te osoby zostały oszukane. Nie dostały wcale właśnie tych upoważnień, tak? I to z różnych powodów, albo jakichś animozji międzyludzkich, ale także moim zdaniem o wiele głębsze jest tutaj wyjaśnienie. Mamy w tej chwili do czynienia w tych wyborach z wielką walką i próbą sił. Czy, tak jak tutaj właśnie doktor Jerzy Targalski mówił, czy będzie zmiana systemowa, czy będzie tylko zmiana fasadowa? Czy w związku z tym będzie ocalenie okrągłego stołu, czy nie? Trzeba powiedzieć przecież, że mnóstwo osób, które widzimy na scenie politycznej, przecież to są osoby te same od 25 lat i te osoby przecież przy tym okrągłym stole były. Myśli się o tym wręcz, po prostu są takie siły, nawet także i w Prawie i Sprawiedliwości, frakcyjne, które chcą porozumienia z Platformą Obywatelską. Oczywiście nie z Kłamczuchą, prawda, i nie tam z jakimiś innymi osobami, tam nawet i Radek Sikorski został odsunięty też prawdopodobnie przez Amerykanów gdzieś tam na boczne tory, żeby nie drażnić. No i się szykuje, prawda, tutaj Siemoniaka, ewentualnie Schetynę jako tego właśnie dobrego, tak? Mamy nawet pewne strony internetowe niby prawicowe, które, czy patriotyczne, które się od dłuższego czasu zajmują tym, żeby pokazywać Schetynę w całkiem takim nawet korzystnym świetle. Oto w tej chwili się toczy walka w samym PiS-ie. Ja tutaj przypomnę na przykład Nistego Lizowego, chyba to tydzień czy półtora tygodnia temu była wypowiedź Sasina, Nistego Lizowego, który uważał, że najważniejsze, co trzeba powiedzieć w tej chwili wyborcom, to to, że oni po wyborach nic nie będą zmieniać z ustawą in vitro i ustawą aborcyjną, prawda? To nie jest tak, proszę Państwa, nie bądźmy naiwni, to nie jest tak, że polityk musi odpowiadać na wszystkie pytania, może odmówić i nie autoryzować w ogóle takiego wywiadu. Jeśli on uważał za stosowne, żeby na przykład postraszyć elektorat katolicki, czyli wprowadzić po prostu katolików w taki dyskomfort i w ogóle w zszokowanie, no to właśnie osiągnął ten wynik, czyli chodzi o to, żeby zbić w dół trochę ten wynik, żeby to nie było tak, że PiS okaże się, że będzie sam mógł rządzić, tylko żeby koniecznie miał koalicjanta, albo żeby tym koalicjantem było PO jakieś tam osłabione, już nie tak niebezpieczne o innej twarzy, lub ewentualnie ta nowoczesna PL, prawda? Żeby można było tłumaczyć, że jednak no to, co się stało złego, czy to w sprawie gender, czy w jakichś innych sprawach, no to się już stało. My tego nie będziemy dalej kontynuować, ale też za bardzo nie możemy zmieniać, bo mamy koalicjanta i prawda, no znamy to na przykład chociażby z rządów już wcześniej przerabianych, gdzie była koalicja z Samobroną i z LPR-em, prawda? Wielu rzeczy nie można było zrobić ze względu na koalicjanta. I to, proszę Państwa, po to właśnie też, bo dla nas było wielkim szokiem to, że rzeczywiście Nistego Lizowego w wielu miejscach Polski jest niemalże prawie że systemowa blokada, żeby ruchowi kontroli wyborów, Stowarzyszeniu Ruchu Kontroli Wyborów dawać upoważnienia. Mimo że te same osoby, mimo że te same struktury, zdawałyby się te same partie, wcześniej zupełnie bez problemu w tych samych miejscach, w tych samych ziemiach dawały te upoważnienia. I to jest jakiś taki prognostyk do tego, że może dochodzić właśnie do takiego układu, przy którym ruch kontroli wyborów nie jest potrzebny, ponieważ jeśli my za bardzo przypilnujemy tych wyborów, to będzie tak, jak powiedział Schetyna, że nawet całą noc będą liczyć i nie da się inaczej tego policzyć. Jeszcze na koniec chcę Państwu powiedzieć, że jest wiele takich sygnałów do nas bardzo poważnych, dochodzących, które mówią o tym, że Andrzej Duda zwyciężył zdecydowanie wyższym wynikiem. Że ten wynik wyższy jest od 20 do nawet 26%. Czyli, że to fałszowanie miało miejsce, ale po prostu poniosło klęskę i im zabrakło, że tak powiem, tej pary, zabrakło ich tym miejsc, których mogli sfałszować. Teraz jeśli weźmiemy pod uwagę, że sondażownie, które są w rękach przez służb specjalnych, dają 40% PiS-owi, tak, to możemy założyć, że na pewno tam może być i 10, 15, a może nawet i 20% więcej tych osób, które chcą głosować.
No ale właśnie, żeby nie doszło do tego, żeby ten naród miał za dużo do powiedzenia, żebyśmy odzyskali rzeczywiście podmiotowość swoją, to trzeba to po prostu zbić w dół. Bo co? Bo najważniejsze, kochani, jest ocalić okrągły stół. I w razie czego, gdyby takiemu właśnie prezydentowi za bardzo coś tam zaczęło szumieć w głowie, no to nawet ten Trybunał Konstytucyjny już jest też przygotowany do tego, żeby go z dnia na dzień, prawda, odwołać. Bo to jest, proszę Państwa, największy cukierek, największy tort, który oni muszą ocalić. No i, a my jesteśmy ich najbardziej nieprzyjednanymi nieprzyjaciółmi, ponieważ my wiemy, jak się fałszuje wybory, a nie jesteśmy takimi po prostu sobie, którzy idą pilnować wyborów, bo można zarobić 140 zł. 160. No, to jest 20 zł trzeba oddać temu, który dał upoważnienie. Referendum było 140, w wyborach 160. Poza tym stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów, Ruch Kontroli Władzy nie ma swojego oddziału w Krakowie. To jest dodatkowa informacja. I jeszcze jest jedna kwestia. Tak naprawdę wiele komitetów, czy może nie komitetów, ale działaczy tych rozmaitych komitetów na niższych poziomach wymagało na przykład od nas albo, żeby Ruch Kontroli Wyborów rozdawał ulotki, żeby się włączał do kampanii. No, my nie możemy się włączyć do kampanii, bo wtedy się rozlecimy, prawda? Chciał dane osobowe naszych członków. No to jest bardzo proste. Bierze się, robi wtedy bazę i się tych członków, że tak powiem, asymiluje do własnego ruchu, tak? Więc tutaj naprawdę było dużo, dużo problemów, ale jak mówię, no, jeżeli jesteśmy odpowiedzialni za te obszary, gdzie są nasze oddziały. Jeżeli chodzi o Wojtka Rawskiego, on wiem, bo ostatnio pisał mi, obsadził tam około 156 bodajże tych komitetów, znaczy komitetów wyborczych w ambasadach i naszych konsulatach, tak? Więc, ale dlaczego? No bo miał możliwość uzyskania tych upoważnień. Natomiast w kraju oczywiście sytuacja jest inna. W referendum myśmy obsadzili około 6 000 komisji. No to jest mniej więcej 1/4, 1/5, no to jest 27 000, no więc to jest tam między 1/4 a 1/5. Ale ważny tu jest efekt psychologiczny oczywiście. Teraz sprowadzamy tych obserwatorów zagranicznych, którzy będą jeździli, ale też i chodzi o to, że ci, którzy fałszują na dole, żeby bardziej się bali nas niż rozkazów płynących z góry, tak? To jest ten element podstawy wojny psychologicznej, no bo w razie czego to oni będą przypoświęceni. Nikt się za panią Jazie w komisji, co ma dorzucić 20 głosów, nie będzie poświęcał, tak? Tylko poświęci panią Jadzie i sprawa z głowy. Także pani Jadzie musi o tym wiedzieć i zdawać sobie sprawę, nie dać się złapać, a najlepiej nie fałszować. Chyba, że pani Jadzie zacznie sypać. No, chyba, że zacznie sypać, ale lepiej, żeby nie fałszowała, wtedy nie będzie miała problemów z naszej strony i nie będzie jakichś innych. Zresztą opowiadano mi o takich momentach, kiedy już chciano dorzucić 20 głosów, ale ponieważ, to zresztą w naszej wieczyźnie, ale ponieważ ktoś od nas był w komisji, to młoda osoba się wycofała, a w komisji była ona z matką, tak? No i z mamusią chciały tam te 20 głosów dorzucić, ale w pewnym momencie musiały z powrotem je do torebki schować. Ja może dodam do pani, bo chyba pani, nie wiem jak, czy pani bierze udział w tych wyborach, bo powinna pani trafić do dwóch osób, jeżeli chodzi o Kraków, czyli Tadeusz Kaznowski, no właśnie, albo ja i do Kaznowskiego i co, i on nic nie zrobił? Dobrze, to dodam tylko, że generalnie z moich doświadczeń wynika, są 4 funkcje człowieka, który może się zaangażować w ruch kontroli wyborów. Mianowicie, pierwsza to jest klasyczna, członek komisji wyborczej. Druga, mąż zaufania do komisji wyborczej. Ale są jeszcze 2, które nie zależą od żadnych upoważnień, bo te 2 pierwsze zależą od upoważnień. Mianowicie, jedna
to jest kurier, który jeździ i robi zdjęcia protokołów do głosowania wywieszanych przez komisję, bo to służy alternatywnemu podliczaniu wyników, o których tu jeszcze nie było mowy, ale oprócz kontroli samego głosowania jest jeszcze przecież musi być sposób przeciwdziałania ruskim serwerom. I to przeciwdziałanie odbywa się przez fotografowanie oryginalnych protokołów wyborczych i podliczanie ich. I związana z tym czwarta funkcja, mianowicie osoby, która wprowadza te dane do komputera. Tutaj w Krakowie pracowaliśmy przy wyborach i przy referendum w ten sposób, że zrobiłem, bo Kaznowski tutaj działa osobno na miasto Kraków, ja działam w powiatach podkrakowskich. Takie mini biuro, które wprowadza przez kilka dni te protokoły, które udało nam się uzyskać. W wyborach majowych mieliśmy 75%, jeśli chodzi o powiat krakowski i miasto Kraków. Więc wynik dość dobry. I zachęcam Państwa, te same dwie funkcje są do wykonania i teraz. Można się zgłaszać do mnie, czyli ktoś, zwłaszcza kto dysponuje samochodem, bo mówię o terenie pozakrakowskim, podkrakowskim, jako kurier i ktoś, kto ma jakieś elementarne obycie z komputerem do wprowadzania danych do komputera, proszę się do mnie zgłosić po spotkaniu, będzie mailowo te sprawy załatwiać. A tam miał pytanie. Rozumieć, że dla mężów zaufania już nie będzie. Więc jeśli chodzi o mężów zaufania, to tak, proszę też się zgłaszać. Ta sprawa jeszcze jest do załatwienia. Członkowie komisji wyborczej, no to wiadomo, już nie. Panie doktorze, ja mam pytanie nie o ruch kontroli wyborów, tylko o ruch kontroli władzy. Wspomniał pan o tym, że ruch chce kontrolować władzę na wszystkich szczeblach, dosyć szeroko. Moje pytanie jest, jak spróbujecie obejść ustawę o ochronie danych osobowych? Ale słyszę, nie rozumiem, jak ustawa o ochronie danych osobowych ma nam przeszkodzić. Bo ma pan na przykład wykaz wszystkich posłów. Ma pan wykaz wszystkich posłów. Ale pan mówił, przepraszam, pan mówił dosyć szeroko, a mianowicie mówił pan także o ewentualnych wynikach przetargów, umów i tak dalej, tak, i tak dalej. To są ustawy jawne. A to już podlega ochronie, niektóre dane podlegają ochronie. Nie. To nie zostało. Kto wygrał dany przetarg, nie podlega ochronie. Jeżeli dany przetarg wygrywa firma Pimpi Sadełko, tak? Ja ogłaszam przetarg na dostarczenie mikrofonów do tego klubu na spotkania, tak? Przetarg wygrywa firma Pimpuj Sadełko. Właścicielem firmy Pimpuj Sadełko jest Włodzimierz Targalski. Czy te dane są objęte ochroną danych osobowych? Nie sądzę. Ale ja panu powiem, bo ja znam tą sprawę z praktyki. Ja tę sprawę znam z praktyki, dlatego że dwóch czy trzech lat walczę z Urzędem Miasta Krakowa o udostępnienie danych dotyczących umów i wyników przetargów i w związku z ochroną danych osobowych jest tym bardzo poważny problem, a ja jestem radnym miasta Krakowa. W związku z tym takie dane w ogóle powinny mi być dostarczane. I z tym jest bardzo duży problem w Polsce i podejrzewam, że będzie coraz większy. Że to jest problem, ja doskonale wiem. Pan jako radny musi, inaczej nie, teoretycznie ma pan dostęp do wszystkiego, prawda? Teoretycznie. No, a to, że oni odmawiają, no to teraz trzeba wywrzeć odpowiedni, przede wszystkim dokumentację. Bo jak nie ma dokumentów, prawda, musi być teczka. To jest sprawa podstawowa. Więc przede wszystkim dokumentacja i teraz chodzi o to, na jaką skalę będziemy robili o to hałas. To raz. Dwa. No, jeżeli rząd będzie chciał zmieniać system, to powinien nam pomóc, czyli powinniśmy mieć jakieś wsparcie, tak? Chociaż w praktyce zobaczymy, jak to będzie. Pan jest sam,
a my chcemy stworzyć system, który by działał na skalę całej Polski. Więc to, że oni mówią o ochronie danych osobowych, to jest po prostu wytrych. To jest po prostu kłamstwo i ustawa o ochronie danych osobowych z tym nie ma nic wspólnego. Trzeba je przycisnąć od innej strony. No. To jest, jakby to powiedzieć, wiedza operacyjna. Jeszcze właśnie pan to, co mówi, jest najlepszym przykładem na to właśnie, że Stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów, Ruch Kontroli Władzy jest niezbędne. Bo okazuje się właśnie, że są radni, którzy coś chcą zrobić, ale są w miejscach, środowiskach, które już przyjęły zły obyczaj i ci, którzy mają władzę, wiedzą ze swoją butą, mogą pana, że tak powiem, cały czas właśnie spławiać i wiedzą też, że pan jest w pojedynkę, że nie ma za panem właśnie jakiejś siły. Tymczasem stowarzyszenie, które właśnie ma, obejmuje już w tej chwili cały kraj, składające się naprawdę z ludzi tutaj konkretnie mieszkających, to też pan jako radny będzie miał do kogo się odwoływać, prawda? To jest bardzo ważne, bo będą ludzie, którzy będą przychodzić na sesję miasta i zaręczam panu, że będą się bardziej zachowywać jak ci, którzy weszli do Państwowej Komisji Wyborczej, bo korzenie powstania Ruchu Kontroli Wyborów są właśnie pomiędzy tymi ludźmi, którzy uważają, że nie ma rzeczy takich, które są nie do załatwienia. Jeśli dla polityków opozycji całej to było rzecz nie do załatwienia, by ci sędziowie się podali do dymisji, to myśmy garść osób, wchodząc do Państwowej Komisji Wyborczej, uzyskali to i będziemy także pana popierać właśnie w pana koniecznych działaniach dla ratowania Polski. A to, co to powiedział pan Targalski, ta władza, właśnie chodzi o to, że ona się zmieni, ale jeśli ona znowu, tak jak po okrągłym stole, tak jak w czasie AWS-u, jeśli ci ludzie znowu zobaczą, że nikt ich nie kontroluje, nikt ich nie pilnuje, to powrócą także i do niestety swoich złych, dawnych obyczajów, a chodzi o to, żeby ich ratować, żeby właśnie wiedzieli, że teraz no, trochę się zmieniło, teraz trzeba będzie służyć ludziom. To jest tak, dokumentować, filmować, publikować. Po prostu złodzieje i kanalie mogą swoje procedury uprawiać pod warunkiem, że nikt tego nie widzi, nie słyszy, a wszyscy udają, że tych zjawisk nie ma, że one nie istnieją. Tak? I wtedy, w takiej sytuacji jak pan walczy, to pan jest skazany na przegraną. Odnośnie tych dostępu do informacji publicznej, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych, to na przykład jeśli chodzi o konkursy, na przykład konkursy na stanowiska akademickie, na granty. Pan Wieczorek. No tak, no właśnie. Poznałem pana po głosie. Tak, po głosie. No ciekawe. No właśnie sytuacja tak wygląda. Niepoprawne radio.pl, no. Tak, tak. No ale to sytuacja wygląda właśnie tragicznie. De facto się blokuje dostęp do tych informacji. Także ja mam nadzieję, że ruch kontroli właśnie władzy akurat na te zjawiska też będzie zwracał uwagę, czy będzie na przykład można się zwracać do ruchu tego kontroli władzy odnośnie takich zjawisk, bo siłą rzeczy, jeśli są tajne wyniki konkursów na stanowiska czy na granty, no to oczywiście można na drodze sądowej się starać, ale są takie przypadki, że tam rok czy dwa taka sytuacja trwa, no i praktycznie biorąc, no jest blokada, nie da się ukryć. A niektóre zresztą to trwają, zresztą nie tylko rok, dwa, ale mniej więcej 30 lat nawet. Ja macie przypadki odnośnie właśnie dostępu do danych osobowych i właśnie i blokadę tego dostępu do informacji publicznej za pomocą blokady właśnie ochrony danych osobowych. No to współdziałanie tych dwóch ustaw, no kiedyś sprawdzałem, jest negatywnym niestety tego skutkami. Najlepszą, znaczy dobrą metodą na system sowiecki jest zalewanie go właśnie rozmaitymi pretensjami formułowanymi na piśmie, żądaniami itd., itd. Dlatego, że oni wtedy zupełnie są zbici z pantałyku, bo niby oficjalnie muszą odpowiedzieć, zaczynają tam bredzić i tak dalej. Więc oczywiście, że tym wszystkim będziemy się zajmowali, ale
nie należy stowarzyszenia traktować jako czynnika zewnętrznego. Po prostu trzeba zorganizować jego oddział i podjąć działania na neuralgicznych kierunkach. Oczywiście stosując zasady najpierw rzeczy najważniejsze, potem mniej ważne i tak dalej. Nie wszystko na raz, bo musi być jakaś gradacja. Bo po prostu, żeby być skutecznym, nie można robić wszystkiego na raz. Więc w tej chwili po wyborach najważniejszy to będzie ten system portali komunikacji i informacji. Proszę Państwa, dobry wieczór. Ja mam wielką prośbę. Zapomnijmy, ja się nazywam Mirosław Boruta i zapomnijmy o tym, że startuję. Proszę mnie potraktować jako dzielnicowego Prawa i Sprawiedliwości. Czyli kogoś, kto się opiekuje jedną z 18 krakowskich dzielnic Prawa i Sprawiedliwości. W komisjach od 53 do 83 obsada, jeśli chodzi o członków komisji, składa się z ludzi, którzy tego chcieli. Zgłosili się albo na Łobzowską i są z reguły mieszkańcami Prądnika Czerwonego, a ja dostałem sygnał z Łobzowskiej, że powinienem ich do tych komisji obsadzić. I to są mężowie zaufania, którzy też mieszkają na Prądniku Czerwonym. Ale nie muszą, bo akurat mężowie zaufania mogą być z całego Krakowa albo i poza. Jeśli ktoś z Państwa, bo ja tu chcę powiedzieć o konkrecie, ma jeszcze ochotę być mężem zaufania. Ja tu chcę odpowiedzieć na ten dramatyczny właściwie apel pani Jagody. Dobrze też zapamiętać to imię, bo być może od niej zacznie się coś nowego w Polsce. Jest mnóstwo ludzi, którzy w jakiś ten sposób przez system zostali po prostu zlekceważeni, bo to trudno powiedzieć inaczej. Bo to jest pewnego rodzaju system, który jest niewładny. Nie ma kanałów informacji między Władysławem, a Tadeuszem, a Włodzimierzem, a jeszcze kimś innym. I w tym momencie tacy ludzie się zrażają. A polityka to jest naprawdę wspaniała działalność. Jeśli się nie rozbiera w tym, że tak powiem, znaczeniu, że ktoś za to bierze 20 zł do kieszeni, że kogoś obsadzi do komisji. Ja chcę Państwu powiedzieć, RKW, RKW, podwójne RKW. Wypalcie to wszystko gorącym żelazem. Nawet te dwie dychy. To jest wystarczająco, żeby taki człowiek już naprawdę nie powinien w polityce funkcjonować. Bo to nie o to chodzi. To ma być nasza obywatelska, taka zaangażowana działalność. Jeśli ktoś z Państwa konkret ma ochotę być mężem zaufania w komisjach od 53 do 83, siedzę na sali i czekam na zgłoszenia. To jest Prądnik Czerwony, Ugorek Wieczysta, Miechowity, Rondo Barei i Latowice. Tak, ale mówię, gdzie są komisje, nie skąd są Państwo, bo Państwo możecie być skąd chcecie. Dziękuję bardzo. Byłyby zapewne jeszcze pytania, ale na tym zakończymy, dlatego że mamy jeszcze część praktyczną. I to jest bardzo istotne, żeby nagrać, rozesłać to tym członkom komisji wyborczych, których tutaj nie ma. Pan Marcin Dybowski jest, zapomniałem dodać, księgarzem, antykwariuszem, żeby go umiejscowić zawodowo, człowiekiem skrupulatnym, także z dużą praktyką, jeśli chodzi o uczestniczenie w komisjach wyborczych. Proszę bardzo. Już, tylko. Ale jeszcze do pana targa. Nie, to już po. W kuluarach. Ale to po spotkaniu, ewentualnie teraz. Ewentualnie teraz. To może pan się przeniesie na salę? Ja się przeniosę, bo po prostu ja muszę wyjść na ten autobus. Dobrze. Proszę państwa, pierwsze takie wielkie dla mnie odkrycie, kiedy byłem przewodniczącym komisji wyborczej i od tego czasu zainteresowanie procesami wyborczymi tym, jak się fałszuje wybory, to było we wczesnych latach 90., kiedy byłem przewodniczącym komisji wyborczej i oto odkryłem właśnie, że na dzień przed wyborami dostałem praktycznie wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby przeprowadzić wybory. Czyli dostałem do swojej ręki pieczęć wyborczą jako przewodniczący komisji wyborczej i wszystkie karty do głosowania. I do dnia dzisiejszego ta sytuacja się nie zmieniła. Proszę Państwa, system wyborczy tak jest w Polsce skonstruowany, że w przeddzień wyborów członkowie komisji wyborczej dostają do swoich rąk wszystko i wystarczy w związku z tym trochę pomyśleć na ten temat, by sobie wyobrazić,
jak będą wyglądały wybory, czy jak wyglądają wybory, gdy dostanie się i ta pieczęć obwodowej komisji wyborczej i te karty do głosowania w ręce osób niepowołanych. Żeby odebrać karty do głosowania, odebrać tę pieczęć, wystarczą 3 osoby z całego składu, to nie musi być cała komisja wyborcza, 7 czy 8 osób, wystarczą 3 osoby, czyli wystarczy, żeby były 3 osoby ze sobą dogadane, by po prostu przy pomocy tej pieczęci i tych kart do głosowania już te wybory w przeddzień były sfałszowane. Tutaj się trochę na wstępie jeszcze powiem, nie zgodzę z Jerzym w tej kwestii, mianowicie jakoby wybory nie były tak bardzo fałszowane. Jestem zdania, że te wybory były zawsze fałszowane i oczywiście były fałszowane w czasach komunistycznych. Nie jest to jakiś mój wymysł. Ja rozmawiałem z osobami, które organizowały i były przewodniczącymi obwodowych komisji wyborczych w czasach komunistycznych, kiedy były na przykład wybory do rad narodowych i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego były fałszowane? Ano dlatego, że ci ludzie szli tam, by właśnie piąć się po drabinie nomenklatury, żeby być radnym Rady Narodowej i mieć wpływ na takie czy inne decyzje, i jeśli podejmowałem takie czy inne decyzje, dostawałem takie czy inne gratyfikacje, miałem dostęp do takich czy innych talonów, takich czy innych decyzji. To po prostu był czas korupcji niespotykanej w całych dziejach Polski. I ja rozmawiałem z taką osobą, niejedną zresztą, która była na przykład przewodniczącym takiej komisji wyborczej z czasów komunistycznych, i ten człowiek przyznał mi się, już będąc, że tak powiem, w takim wieku emerytalnym, nie obawiając się dalszych konsekwencji, przyznał mi się, że wprost po prostu dostał taką kwotę pieniędzy za przeprowadzenie u siebie w lokalu takiego, a nie innego wyniku wyborczego, że za te pieniądze mógł kupić sobie syrenę na wolnym rynku, nie tam z talonu i czekając, tylko po prostu mógł od razu pojechać na tam, gdzie były te giełdy samochodowe i kupić syrenę. Więc to są bardzo, ale to bardzo duże pieniądze. Nie byłyby płacone za fałszowanie wyborów, gdyby to nie dawało później jeszcze większych gratyfikacji dla tych ludzi, którzy po prostu te wybory fałszowali. Postaram się tutaj bardzo kondensować te informacje, ale skupię się właśnie od tego momentu. Otóż dostajemy na dzień przed wyborami już karty do głosowania. I wytyczne, które nieco są modyfikowane, te wytyczne, z którymi mamy do czynienia, które przychodzą za każdym razem przed wyborami lub referendum, przychodzą te wytyczne, których musi przestrzegać obwodowa komisja wyborcza. Proszę sobie wyobrazić, że te wytyczne wcale nie są coraz lepsze i coraz szczelniejsze, tylko są jeszcze coraz gorsze. Te wcześniejsze wytyczne przez tak zwanych leśnych dziadków, tych, którzy później się musieli podać do dymisji po tym, jak żeśmy weszli do Państwowej Komisji Wyborczej, te wytyczne miały mniej dwuznaczności i mniej takich dziur niż obecne przy wyborach prezydenckich. W wyborach prezydenckich cały mechanizm sfałszowania wyborów był perfekcyjnie przygotowany. Przypomnijmy sobie, że ten kandydat przecież miał zwyciężyć 75% głosów. No, ewentualnie to by może spadło do 65%, tak? Ta wojna na tamtym etapie została przez nas na szczęście wygrana. Myśmy na tyle ujawnili, na tyle nagłośnili w całym kraju, także poprzez szkolenia, te szkolenia także były w internecie, że efekt został osiągnięty. I nawet nie chodzi tylko i wyłącznie, proszę Państwa, o tych ludzi, którzy z imienia i z nazwiska wiadomo było, że są w ruchu kontroli wyborów. Było mnóstwo także tych osób, które nie chciały ujawniać swoich danych, ale które oglądały te szkolenia właśnie w internecie i wiedziały, na co zwrócić uwagę gdzieś tam w takich miejscach, w których po prostu nawet myśmy nie wiedzieli, że te osoby tam ewentualnie są, i zaczynają rozumieć, na czym polega fałszowanie
wyborów. I to doprowadziło do tego, że owszem, te wybory zostały sfałszowane, ale nie na taką skalę, która by dała to zwycięstwo właśnie temu kandydatowi. Co to by oznaczało dla Polski, mogą Państwo sobie tylko wyobrazić dzisiaj, gdybyście sobie wyobrazili przy tym tak zwanym kryzysie imigracyjnym, gdyby Polską rządził Bronisław Komorowski i miałby rząd, który by, tak jak próbował, zaakceptował taką, a inną kwotę tych islamistów, prawda, w Polsce. Na szczęście to działanie ruchu kontroli wyborów na tyle było skuteczne, że dzisiaj prezydentem jest zupełnie kto inny i osoba, która natychmiast wypowiedziała się przeciwko przyjmowaniu do Polski tych imigrantów. Dzisiaj już byśmy na naszych ulicach chodziłyby setki, tysiące ludzi obcych nam zupełnie kulturowo, ludzi, którzy po prostu przyjeżdżaliby tu po to, żeby wysadzić Polskę w powietrze. Teraz wracam tutaj do kwestii szkoleniowych. Karty wyborcze. Jeden z tych elementów, o których powiedziałem, że trafiają do członków komisji wyborczej przed wyborami. Nad tymi kartami wyborczymi nie ma praktycznie żadnej kontroli. Czy to jest etap drukowania tych kart wyborczych, czy to jest etap dostarczania kart wyborczych do gmin, bo proszę zwrócić uwagę, proszę Państwa, my dostajemy te karty wyborcze jako komisja wyborcza do przeliczenia, ale to dostajemy z ręki urzędników. Kiedy urzędnicy dostają do siebie, do urzędu, te karty wyborcze? Kompletna cisza, brak kontroli. Nie ma nikogo z nas obecnych w tym momencie, kiedy przyjeżdżają z drukarni, nie mówiąc o tym, że przecież w samej drukarni te karty, jak są drukowane, one mogą być po prostu spod tej maszyny wyjmowane w dowolnych, absolutnie w dowolnych ilościach. Te karty do urzędów nie przyjeżdżają hermetycznie, jakoś zabezpieczone w jakichś foliach zupełnie, których naruszenie tej folii powodowałoby, prawda, tutaj jakiś, byłoby tutaj widoczne. Nie, to są po prostu karty, które przychodzą w zwykłym papierze pakowym, dokładnie takim samym, który sobie wójt czy jego pracownicy mogą kupić na rogu w papierniczym sklepie. W związku z tym, proszę pamiętać, to co my dostaniemy z Urzędu Gminy do podliczenia, proszę policzyć, tutaj są karty wyborcze, to już jest coś, co przechodziło przez różne ręce. Dlatego jest tak istotne to, co za chwilę powiem, w jaki sposób można się i trzeba się przed tym chronić, dlatego, bo już na tym etapie nie może nam się wydawać, że te karty, które nam zostały dane do przeliczenia, że to są wszystkie karty. A jest tak niestety bardzo często, że nawet tego nie chce nam się przeliczyć. Albo uważamy, że raz przeliczymy, to już wystarczy. W związku z tym, te karty wyborcze, jak są nam przekazane do przeliczenia, my musimy pamiętać o tym, że gdzieś już mogą krążyć inne karty wyborcze, a te musimy bezwzględnie przeliczyć i to wielokrotnie. Często Państwo będziecie, pracując w tych zespołach, po jednokrotnym przeliczeniu kart już będziecie słyszeli takie słowa, że a nie, to już zostawmy, już więcej tego nie ma co przeliczać, to jutro jeszcze raz to sprawdzimy, tak? Nie. Te karty muszą być co najmniej kilkukrotnie przeliczone, żeby nie było właśnie takiej sytuacji, że następnego dnia, jak będziemy liczyć, to okaże się, że dwóch albo trzech kart brakuje. I ktoś nam powie, a to widocznie, żeśmy za szybko wczoraj przeliczyli. Teraz, jeśli tutaj trzeba, proszę Państwa, pewnego sprytu. Jeśli my się będziemy upierać, że tak jest napisane w wytycznych, że musi być kilkakrotnie przeliczone, albo będziemy mówić, trzeba je przeliczyć jeszcze raz, to bardzo często, jeśli mamy do czynienia z fałszerzami, oni wiedzą, że nie chodzi o to właśnie, żeby je przeliczyć i będą to lekceważyć. Zbywać to będą i będzie awantura. Zupełnie niepotrzebna. W związku z tym, jeśli chcemy rzeczywiście, żeby były przeliczone te karty, najnormalniej w świecie mówimy nie, mnie się nie zgadza ta ilość i na to nie ma dowodu. Jeśli Państwo
powiedzą głośno, nie zgadza mi się ta ilość, nie ma, nie ma innego rozwiązania, trzeba to przeliczyć. I oszczędzacie sobie Państwo mnóstwo nerwów, oszczędzacie sobie czas kłócenia się z przewodniczącym czy z jakimiś innymi osobami, po prostu wprost oświadczacie, nie, nie zgadza się ta ilość, trzeba przeliczyć jeszcze raz. I dwa, trzy razy w tym momencie powodujecie to przeliczenie. Chodzi o to, że osiągacie ten skutek, który chcieliście osiągnąć. Jest kilka razy ta ilość tych kart wyborczych przeliczona. Po przeliczeniu tych kart, by nie doszło na etapie samych członków tutaj tylko i wyłącznie obwodowej komisji wyborczej do sfałszowania, że ktoś później wyciągnie jakieś tam ilości tych kart, ta ilość kart musi być bardzo dobrze zapakowana. Na ten papier pakowy trzeba podpisać najlepiej przez wszystkich członków komisji obecnych wtedy przy przeliczeniu na tutaj tych, w tych miejscach, gdzie ten papier pakowy się ze sobą styka, tam też trzeba stawiać pieczęcie w tylu miejscach, jak najwięcej ilości miejsc, żeby po prostu naruszenie tego było widoczne. Co więcej, należałoby te paczki taśmą przezroczystą owinąć, bo wtedy, jeśli jest pieczęć, jest podpis wielu osób i to jest jeszcze na to taśma przezroczysta, to w tym momencie zdjęcie takiej taśmy przeźroczystej jest niemożliwe. Nie może to być taśma nieprzezroczysta, bo jednak to musi być, muszą być te pieczęcie widoczne, prawda, muszą być widoczne podpisy. To jest ta kwestia jedna. Druga. Zostawienie tych kart wyborczych. Niech nam się nie wydaje, że jeśli opieczętujemy, bo przecież zostawimy też tą pieczęć tam razem, bo taki jest przepis, że musi to być razem zdeponowane do dnia wyborów. Niech nam się nie wydaje, że jeśli zostawimy tą paczkę, to już i powiedzą nam, że to jest sekretariat, albo że to jest nawet sejf w szkole, że nie ma drugich, trzecich, czwartych, piątych kluczy do tego sekretariatu, że nie ma do sejfu drugich, trzecich czy innych kluczy, my musimy założyć brak zaufania. To jest podstawowa rzecz. I co więcej, proszę Państwa, my się nie musimy wstydzić w ogóle tego, że nie mamy zaufania. Wręcz przeciwnie, my nawet informujemy o tym, że mamy zastrzeżenia. Dlaczego? Dlatego, bo tak naprawdę chodzi nam o to, żeby tamta strona zdała sobie z tego sprawę, że my wiemy, jak się fałszuje wybory. I z drugiej strony chodzi o to, żeby oni nie podchodzili do tego, bo po co w ogóle wchodzić w takie konflikty? Lepiej po prostu, żeby oni wiedzieli od razu, że my jesteśmy negatywnie nastawieni. Oczywiście nie agresywnie, tylko negatywnie. I oni będą wiedzieć w związku z tym, że z nami sobie nie dadzą rady. Przez to też zaoszczędzimy sobie wiele też tych nerwów właśnie i energii swojej, jeśli po prostu od samego początku stawiać będziemy jasno tę sprawę. Jaki jest sposób? Czy to jest pokój nauczycielski, czy to jakieś inne pomieszczenia w szkole? Jeśli tam to zostawiamy, to nie bądźmy naiwni, sprawdźmy, szczególnie jeśli to jest na parterze, a to jest na parterze, czy tam nie ma uchylonych okien, tak? Znaczy po prostu, czy rzeczywiście te okna są zamknięte. I też nie ukrywamy tego, że to sprawdzamy, bo właśnie po to to robimy, żeby tamci wiedzieli, że my wiemy, skąd się biorą dziurki w serze, prawda? Sprawdzamy, czy te okna są zamknięte, czy nie są zamknięte, zamykamy drzwi i tam tak samo, taśma przezroczysta, nie musi być przezroczysta, może być już taka zwykła, też tą taśmą możemy to nakleić i tam się już pieczęci nie możemy postawić, no bo przecież musieliśmy ją zdeponować, nie można wynosić na zewnątrz pieczęci. Ale tam się przecież można podpisać. Nawet jeśli inni członkowie komisji nie chcą się podpisać, my się podpisujemy, bo wiemy po prostu, jak ten nasz podpis wygląda następnego dnia. Będziemy przy otwieraniu tego pomieszczenia. Sprawdzamy, proszę Państwa, listy wyborców. To jest nasz obowiązek i notabene jest to w tej chwili najbardziej potężny mechanizm fałszowania wyborów, najpotężniejsza broń, którą dysponuje nasz przeciwnik. Ponieważ trzeba Państwu wiedzieć, że od początku mniej więcej roku nastąpiło coś takiego, że jest jedna, jedyna baza danych, ona się nazywa źródło, baza danych w Polsce, która to baza danych, mimo tego, że zarówno Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jak i nawet Państwowa Komisja Wyborcza podpisały takie
dokumenty, że ona, ta baza danych, nie może stanowić podstawy do tworzenia list wyborców ze względu na to, że ma mnóstwo mankamentów, jest tam mnóstwo osób zmarłych. Chodzi w ogóle zasadniczo o to, żeby pokazać nam, że jest ten bałagan w państwie, prawda? Bo jeśli jest bałagan w takiej dokumentacji, to można w tym momencie w takiej mętnej wodzie łowić, prawda, łatwiej ryby. I teraz trzeba państwu wiedzieć, że utworzenie tej bazy danych, źródło jednej, jedynej na całą Polskę, spowodowało, że te bazy danych, które są, w jakiś sposób może i pomocnicze, no są tam gdzieś na komputerach w gminach, tak naprawdę te bazy danych jakby są nielegalne. I to mimo tego, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło, że ta baza danych, źródło, nie może stanowić podstawy do tworzenia list wyborców, jak i PKW to samo stwierdziło, tworzy się właśnie listy wyborców na podstawie tej bazy danych, tej centralnej bazy danych. Co to znaczy? To znaczy, że ekipa ludzi, którzy są przy tej bazie danych, wąska grupa osób, która przecież ma certyfikaty dostępu do, bo to są newralgiczne dla państwa po prostu dane, absolutnie, to nie może być ktoś przypadkowy, który jest tam urzędnikiem, sobie tak po prostu pracuje, prawda? Wczoraj pracował, nie wiem, w szkole, a teraz pracuje przy bazie danych. To są ludzie ze służb specjalnych. Lub przynajmniej powinni być w przyzwoitym państwie, nawet jeśli oficjalnie tam nie są. To tak naprawdę te służby powinny mieć tam jakiś dostęp do tego, tak? W związku z tym w tej bazie danych można generować w wąskiej grupie osób, a nawet w pojedynkę, można generować dowolne rzeczy, że tak powiem, spod palca komputerzysty. A jeśli weźmiemy to do tego jeszcze to, że od czasu referendum i obecnie także w tych wytycznych pojawia się taka informacja, że musi być tak zwana nakładka na podpisy i państwo będziecie przychodzić do obwodowej komisji wyborczej i ni z tego, ni z owego będzie państwu położona taka nakładka i państwo będziecie mieli tylko swoją rubryczkę do podpisania i do podglądu. W związku z tym już nie będzie takich bezczelnych wyborców, którzy będą mówili, że tutaj jest jakaś zmarła osoba, przecież ta osoba od 10 lat nie żyje. Prawda? Nie tylko tego państwo już nie będą mogli odkryć, tak jak do tej pory przyłapywaliśmy bardzo często w całej Polsce właśnie te nowe listy wyborców, że tam jest mnóstwo osób zmarłych. Nie będzie można, nie wiem, czy tutaj jest taka ulica, ale przykładowo niech będzie ulica Krakowska, prawda? I państwo będą wiedzieć, że ulica Krakowska kończy się na numerze 80, żadnego numeru 82 nie ma. A tym bardziej nie ma pod numerem 82 na przykład 100 albo 200 osób zameldowanych. W momencie, kiedy będzie po prostu taka nakładka, państwo nie będziecie w stanie sprawdzić, co tam jakie tam adresy są albo w jakimś bloku, prawda? Wiecie, że numery się kończą na 112, a nakładka uniemożliwi państwu zerknięcie, że tam na przykład mogą być następne numery, tak? I to, co myśmy w drugiej turze wyborów odkryli i trwała wielogodzinna batalia nawet w ramach samego ruchu kontroli wyborów, czy to nagłaśniać, czy nie nagłaśniać, dlaczego nie nagłaśniać, albo dlaczego nagłaśniać, okazało się, że w Pałacu Kultury, czyli w Pałacu imienia Stalina w Warszawie jest ni z tego, ni z owego 300 osób zameldowanych, a przecież każdy z państwa wie, że nie ma tam osób zameldowanych. W liceum gastronomicznym w Warszawie tam chyba ponad 100 osób była zameldowana, tak? Na adresie obwodowej komisji wyborczej. I proszę państwa, muszą państwo rozumieć wagę tej wojny psychologicznej i osiągnięć ruchu kontroli wyborów, dlatego, bo to ludzie do nas pobudzeni tym właśnie brakiem zaufania do tego całego systemu wydzwaniali z całej Polski. Czy to były miasta na Śląsku, czy to był Wrocław, czy to był Poznań, czy to była Warszawa, czy jakieś inne miasta. Do nas spływały masowe informacje o tym, że właśnie na listach wyborczych są dopisane osoby na adres Komitetu Wyborczego. Ale ponieważ myśmy to odkryli, nagłośnili, w związku z tym będąc kolejna rzecz im jakby odpadła, ale ktoś przecież wygenerował to spod palca, właśnie umieścił te osoby, tak? I teraz jaka jest
gwarancja, że te osoby w takim razie, skoro my żeśmy to odkryli, to w takim razie dobrze, to będziemy gdzie indziej te osoby teraz bardziej rozproszony sposób umieszczać. W związku z tym do Państwa, jako tych osób, które są w obwodowych komisjach wyborczych, tym razem wielki apel o to, żebyście przeanalizowali te listy wyborców, nie tylko te osoby dopisane, czy tam znowu nie jest tak zwana metoda na bezdomnego, bo to tłumaczono nam, nie było żadnej podstawy prawnej, nie było żadnej podstawy, żeby twierdzić, że to są osoby bezdomne. Nawet mnie, jako osoby, która alarmowała i która to domagała się natychmiastowej naszej reakcji, było zachwianie takie, że tak powiem, w ramach ruchu kontroli wyborów, tłumaczono mi, że ale przecież to są bezdomni, to trzeba, oni też mają prawo do głosowania, dajmy spokój, bo jeszcze pójdziemy do więzienia, prawda? Bo jak ty, chce pan pójść do więzienia, bo pan będzie zabraniał bezdomnym głosowania, tak? To, proszę Państwa, nie jesteśmy, żebyście Państwo zrozumieli, nie my jesteśmy od tego, żeby tłumaczyć Państwową Komisję Wyborczą czy te listy wyborców, żeby usiłować zrozumieć i usprawiedliwić bandytę. To oni mają nam udowodnić, że to jest wszystko w porządku, że nie ma podstawy do naszego niepokoju, a my mamy obowiązek się niepokoić. My możemy się mylić. W związku z tym do Państwa apel. Proszę sprawdzać te listy wyborców, które dostaniemy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, bo nic tego nizowego w tych nowych wytycznych, które zostały uchwalone teraz 25 września, pojawiła się możliwość głosowania na różnego rodzaju dokumenty, byleby ze zdjęciem, i jest wyraźnie powiedziane wprost, expressis verbis. Mogą to być nieważne dokumenty. Wprost jest tak powiedziane. Czyli teoretycznie przecież gdybyśmy z dokumentem nieważnym gdziekolwiek chcieli pójść, cokolwiek załatwić, niczego byśmy nie mogli załatwić. Bo byłby to dokument nieważny. A dlaczego mógłby być nieważny? Ano dlatego właśnie, że przecież nie ma prawidłowego adresu. Dowiadujemy się, proszę Państwa, w skali całego kraju, między innymi także i w Warszawie, że mogą to być karty miejskie. Jak Państwo wiedzą, na karcie miejskiej nie ma żadnego adresu. Co więcej, moje dziecko, mimo że mieszkamy pod Warszawą, ma kartę miejską warszawską. Czyli teoretycznie co? On z tą kartą miejską będzie mógł sobie pójść, gdyby oczywiście miał 18 lat, i albo żądać nawet dopisania do listy wyborców, bo jeszcze następny kruczek jest taki, że trzeba tylko udowodnić, że jest się stale, i to proszę Państwa, niezameldowanym, wprowadzono nową, zupełnie taką właśnie dwuznaczną kategorię zamieszkania. Dawniej to było zameldowania, prawda? Jeśli ktoś był zameldowany, to jest precyzyjna rzecz, to wiadomo, co to jest zameldowane. Tymczasem wprowadzono od pewnego czasu kategorię zamieszkania. I jak można udowodnić zamieszkanie? Ano na jednym z, proszę Państwa, ze szkoleń już okręgowych, taki sędzia okręgowy tłumaczył, że takim dowodem zamieszkania na stałe może być kwit z pralni. To są niebywałe rzeczy, bo jak sobie normalnie czytamy tą uchwałę, prawda, Państwowej Komisji Wyborczej, która tam ma ho-ho, ile punktów, ile stron, to tak to ładnie jak bajkę się czyta. Tymczasem, gdy zaczyna się analizować to od strony właśnie tych problemów konkretnych, okazuje się, że ta uchwała jest sformułowana tak dwuznacznie i w tylu miejscach, że daje możliwości, olbrzymie możliwości fałszowania wyborów. Więc tutaj jest kwestia tych list mieszkańców, żebyście Państwo naprawdę to dokładnie sprawdzili, czy nie ma czegoś takiego. My zdajemy sobie z tego przecież sprawę, że Państwo mogą nie znać wszystkich ulic, nie wiedzieć, oni też zresztą o tym wiedzą. Ale przynajmniej to, co wiemy, sprawdźmy, czy rzeczywiście ta nasza ulica tak tyle ma tych numerów, prawda, czy te blokowiska tak mniej więcej, to one rzeczywiście mają tyle, licząc na przykład klatki schodowe, tak z pamięci czy coś takiego. Spróbujmy to konfrontować, szczególnie, że proszę Państwa, Komisja Obwodowa, Komisja Wyborcza ma obowiązek stwierdzić prawidłowość list mieszkańców.
Nie wiem, jak to ma zrobić, skoro Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i w porozumieniu z Państwową Komisją Wyborczą wyraźnie stwierdziły, że nie może to być podstawą do tworzenia list mieszkańców, no ale to jest takie zepchnięcie na Państwa odpowiedzialności, że skoro przyjęliście te listy i protokolarnie żeście je odebrali, no to w tym momencie, mimo że one nie są listami wyborców, to ponieważ żeście Państwo to przyjęli i podfitowaliście, że to są listy wyborców, no to one w tym momencie, jakby ta odpowiedzialność się rozchodzi między Państwa. Tak? Teraz druga rzecz. Dostają Państwo pieczęć. Chcę zwrócić uwagę, że ta pieczęć od wieków wieków jest ciągle tą samą pieczęcią, która leży w sejfie gminy, tak? Więc też niech Państwo sobie zwrócą uwagę na to. Przecież wójt czy jego sekretarz, oni cały czas do tego sejfu mają dostęp. Zanim ten przewodniczący obwodowej komisji wyborczej pokwituje odbiór pieczęci, to ta pieczęć przecież w gminie była, czy to są wybory samorządowe, gdzie w ogóle wójtowi jak najbardziej zależy na tym, żeby przecież być kolejny raz wybrany, to cały czas jest pod ręką. W związku z tym, na przykład, jaki na to może być sposób, jak się chronić? No możecie na przykład nic tego, nic owego zmienić rodzaj tuszu. Jeśli ktoś wcześniej tam naklepał, prawda, sobie czerwonym czy jakimś innym, no to jak przyniesiecie sobie zieloną poduszkę, nie jest powiedziane, że nie może być zielony tusz. To wy określacie to. Możecie po prostu stemplować sobie właśnie tym tuszem zielonym, po to chociażby, żeby właśnie wyłapać coś takiego, że ktoś tutaj dorzucił, albo właśnie on się wycofa, nie dorzuci, bo zobaczy, że aha, no tak, kurczę, nie mogę tego dorzucić, bo oni, ja tutaj dostałem z gminy, prawda, podstemplowane czerwoną pieczęcią, a tutaj oni wprowadzili zieloną albo granatową pieczęć. Nie mówiąc o tym, że przecież Państwo też wiecie, że w tej chwili podrobienie jakiejkolwiek pieczęci to jest około 15 do pół godziny, prawda? Więc dlatego tak ważne jest, żeby tego pilnować. Ważne przy odbiorze, dzień odbioru, proszę Państwa, znowu, czy w urzędach gminy, czy niestety na tych głupich, takich powtarzanych od dawien dawna, nawet prowadzonych przez opozycję szkoleniach, no jest takie, że tak powiem, powtarzanie tego, tak, to Państwo musicie przyjść o 6. Nieprawda. Nie przychodzimy o tej godzinie, o której się umówiliśmy z innymi członkami komisji, przychodzimy 15 minut wcześniej. A to dlaczego? A to dlatego, że żeby nie było takiej sytuacji, że my przychodzimy, a oni już siedzą, już wszystko rozpakowali, już pieczęcie wszystkie zdarli, tak? Te podpisy są zerwane, a oni pokażą na zegarku, to pan chyba się spóźnił, bo niech pan, my tu wszyscy mamy już 5 po 6 już jest. Myśmy wszystko punktualnie rozpoczęli. Proszę sobie uregulować zegarek, bo chyba panu źle chodzi zegarek. Już jest po wszystkim, tak samo, tak? Przychodzimy wcześniej. Zawsze przychodzimy wcześniej. Przychodzimy nie tylko w pojedynkę. Umawiamy się albo z mężem zaufania, albo z drugą osobą, do której mamy zaufanie, nawet jeśli ona później ma przyjść. Bo się tak umówiliśmy z jakimś dyżurem, prawda, z tą osobą. Dlaczego? Dlatego, bo są sytuacje losowe, no może autobus nie przyjechać, albo wcześniej odjedzie, albo my się spóźnimy, albo samochód nam nie zapali, prawda? No może być taka sytuacja, że nie dojedziemy punktualnie. I my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby się spóźnić nawet tych parę minut. Dlatego, bo jeśli my się spóźnimy, a oni zobaczymy, aha, no to jesteśmy w swoim gronie, no to bęc. Nikt nam nie patrzy na ikon i to już jest po wszystkim. Co się miało stać, to się już stało. Tak? Więc to jest naprawdę bardzo ważne. I teraz jakby dlaczego to wszystko, bo ja pokazuję jakby pewne etapy, a teraz Państwo zrozumieją, dlaczego to jest tak ważne. Ponieważ, żeby sfałszować wybory, wystarczy kilkanaście sekund. Wystarczy, proszę Państwa, że my pójdziemy do toalety. Już nie mówię na mszę świętą, czy właśnie na ten nieszczęsny drugi dyżur. Wystarczy kilkanaście sekund, czy ta osoba podchodzi, wrzuca do urny plik od tych dodatkowych kart, niezależnie na jakim etapie ukradzionych i niezależnie na jakim etapie opieczętowanych. Żeby, wiadomo, sfałszować wybory, one muszą przejść te karty przez urnę wyborczą.
rzucając ilość tych kart, on dokładnie wie, ile tych kart rzucił. My możemy nie wiedzieć, inni mogą nie wiedzieć, ale on wie. W związku z tym, jeśli on rzuci tam, nie wiem, 55 głosów, to on później przez cały dzień tylko to, co robi, to dostawia te 55 różnych zygzaków. I wszystko się będzie zgadzać. I my przyjdziemy na drugi, na drugą część tych wyborów, na ten swój dyżur. Prawda? Albo są tacy mężowie zaufania, którzy do nas piszą maile, że oni przyjdą, mogą być kilka godzin mężami zaufania. W ogóle absurd. Trzeba być non-stop. Właśnie dlatego, że wystarczy tych kilkanaście sekund, proszę Państwa. I my pójdziemy do toalety, bo nam się wydaje, że nie, no tacy fajni ludzie, tacy sympatyczni. Ale ci ludzie po prostu mają tak, albo ciocia pracuje w gminie, albo stryj ma kilkumilionowe zlecenia ze strony gminy i tam jest walka o ogień. Każda gmina to jest kilkadziesiąt milionów złotych rok w rok do wydania. I to jest bardzo ważne, żeby te pieniądze, żeby te miliony poszły tu, a nie gdzie indziej. A jeszcze jak weźmiemy takie rejony, gdzie jest naprawdę bezrobocie tak straszne, że praktycznie jedynymi pracodawcami w danych gminach, pewnymi, prawda, którzy zapłacą ZUS, którzy wszystko opłacą, jakieś tam nędzne, bo nędzne, ale jednak stałe pieniądze wypłacą, to są właśnie te urzędy, to w tym momencie już nawet praktycznie prawie, że w kategoriach grzechu się tego nie rozpatruje wśród tych ludzi, ponieważ no jest tak daleko korupcja, daleko demoralizacja zaawansowana, że to się traktuje po prostu jako walkę o pracę, o byt, o życie. W związku z tym, my, jeśli nastąpi taka rzecz, że zaczyna się nam, czy w przeddzień, czy w dzień wyborów, proponować te podziały nieszczęsne, te dyżury nieszczęsne, bo uchwała, czyli te wytyczne, mówią wyraźnie, że komisja wyborcza, żeby mogła pracować, musi się składać co najmniej z trzech członków komisji, w tym musi być albo przewodniczący, albo wiceprzewodniczący komisji, to jeśli oni będą Państwu proponować, że to Wy sobie przyjdźcie, prawda, albo nawet nie przyjdźcie w przeddzień, bo Wy jeszcze się napracujecie, prawda, to my we trzy osoby już przyjdziemy, bo my mamy takie doświadczenie, my wiemy, jakie Wy macie doświadczenia. My wiemy, że rzeczywiście potraficie to wszystko sfałszować. W związku z tym nie zgadzamy się na to, żeby te osoby tylko przyszły do odbioru tych dokumentów, odbioru lokalu, odbioru urny wyborczej. Bo jest, oczywiście to trzeba wcześniej odebrać. Musimy być na każdym etapie. Tak samo następnego dnia. Mimo, że tak jest powiedziane, na Pomorzu, proszę Państwa, w wyborach prezydenckich, jaka była argumentacja dla członków ruchu kontroli wyborów, że nie mogą przychodzić? Że są, proszę Państwa, tylko trzy krzesła. Widocznie ktoś dobrze zrozumiał ten przykład z krzesłem w Brukseli, jak chciano prezydentowi zabierać, prawda, krzesło. Przepraszam, bo mamy naciski, tu jest jakaś impreza po naszym spotkaniu, więc proponuję tak, mamy etap początkowy, odpuśćmy może samo głosowanie, trzeba pilnować, żeby nikt nie dorzucił do urny. Więc, proszę Państwa, najważniejszą rzeczą, żeby się chronić przed tym, non-stop pilnujemy urny. Non-stop. W związku z tym, jeśli jest sytuacja nawet tego rodzaju, że musimy pójść do toalety, musi ktoś inny być przy tym. Nawet jeśli nie mamy nikogo, kto może nas zmienić, to dzwonimy do kogoś bliskiego, do kogoś z rodziny, bo wiadomo, że oni tego nie zrobią. I w tym momencie stawiamy koło urny tą osobę. Jeśli pan przewodniczący, ktoś innego będzie tam krzyczał, pochukiwał, że ale to nie jest pani obwód wyborczy i tak dalej, to właśnie, żeby ta osoba stojąc nie robiła tego błędu, że będzie powie, że to nie jest mój obwód, tylko niech sobie cały czas usiłuje przypomnieć, czy to jest na pewno chyba mój obwód wyborczy, tylko muszę sobie przypomnieć adres zamieszkania. Dopóki będzie taka osoba sobie przypominać, a może na przykład stać i czytać obwieszczenie, to tej osoby nie można wygonić z komisji wyborczej. Byle tylko ona się nie przyznała, że to nie jest jej obwodowa komisja wyborcza. To taką osobę nawet po prostu, niech ona tam będzie, przypilnuje tej urny, bo oni będą wiedzieć, no skoro to jest ta osoba, którą poprosiliśmy, to przy niej nie mogą dorzucić, tak? I teraz pilnujemy przynajmniej, to jest minimum, czyli szczelina urny wyborczej i prowadzimy demonstracyjnie sprawdzanie frekwencji.
Bo to jest też ważne. No, jeśli się tam pomylimy o 10 osób, 5, to jest jasne, ale jeśli nic tego nizowego my sprawdzamy, a później mąż zaufania to sprawdza, czy inna osoba zaufana i gdy musieliśmy wyjść, prawda? I okaże się, że nic tego nizowego to jest różnica 100, prawda, czy 200, czy tam, nie wiem, 50, no to to już jest po prostu wiadomo, że coś się musiało wydarzyć. Ale znowu, to nie jest tak, że oni będą bezwzględnie na okoliczności fałszować te wybory. No jeśli zobaczą, że my prowadzimy sprawdzanie tej frekwencji. Co więcej, jest świetny pomysł na to i zdaje idealnie, robimy notatki cały czas, coś tam sobie w kalendarzyku zanotowujemy. Możemy wiersze pisać. Cokolwiek, cały czas notujemy i oni po prostu dębieją, bo nie wiedzą, co my notujemy, prawda? Ale notujemy. No to jest... Narzucę taka praktyczna uwaga bardzo, która mnie no, uświadomiła mi, co robić. Jest problem z, na przykład z dodaniem uwag członka komisji do protokołu albo męża zaufania, bo on ma spostrzeżenia o 10 rano, a protokół jest pisany o 10 wieczór. Więc proponowałem wtedy na bieżąco robić uwagę i oddawać za pokwitowaniem przewodniczącemu o 10, wtedy kiedy jest ta obserwacja. Kiedy tak? Jest ta obserwacja, bo potem umyka, można tak zapomnieć, a może się jeszcze coś wydarzyć, to może się zdawać nieważne. Co więcej, przewodniczący ma obowiązek wpisać to do protokołu na bieżąco, ale może się bronić. Teraz jeszcze chcę wrócić, proszę Państwa, przepraszam, pieczęci. Taka organizacyjna rzecz, że ten ostatni punkt jeszcze chciałbym, żeby koniecznie został omówiony, czyli samoliczenie głosów. Proszę wierzyć, że tych sposobów fałszowania i niebezpiecznych momentów jest tak dużo, że my jesteśmy w tej chwili, podejrzewam, w 5% materiału, który powinien być omówiony. No ale dobrze. Jeszcze tylko chcę na jedną rzecz zwrócić uwagę. Na te karty wyborcze i pieczęć. Jeśli wcześniej mieliśmy coś takiego, że zdeponowano te karty wyborcze i pieczęć w innym pomieszczeniu, czyli w sekretariacie, w pokoju nauczycielskim, mentalnie jakby jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że tam rzeczywiście są te karty wyborcze i tam jest pieczęć. To jest absolutnie niedopuszczalne i generuje właśnie natychmiast możliwość fałszowania wyborów. Nie wolno nam zapomnieć o tym, że w momencie, kiedy te karty wyborcze i pieczęć sprawdzimy, czy jest wszystko w porządku, one muszą wywędrować z tamtych osobnych pomieszczeń i muszą się znajdować tu, gdzie jest komisja wyborcza. Żeby nie było takiej sytuacji, że pani Krysia albo pan Romuś co chwila biegną tam albo robić herbatkę, albo właśnie, żeby przynieść te karty wyborcze. A tam jest i pieczęć, i te karty, i on tu robi herbatkę, a tutaj, prawda, cały czas ciężko pracuje na rzecz właśnie zwycięstwa wyborczego jakichś tam bandytów. W związku z tym żądamy absolutnie, jeśli nasze żądania nie są spełniane, prosimy właśnie o to natychmiast pana przewodniczącego czy kogokolwiek, o to, żeby zaprotokołował, że proszony jest o to i on odmawia. I w tym momencie okaże się, że pan przewodniczący już nie jest taki, że tak powiem, strasznie uparty. Co więcej, proszę Państwa, proszę też na szkoleniach dać do zrozumienia, że wiecie, że wszystkie te czynności mogą być już teraz filmowane. Te wybory są pierwszymi wyborami, które pozwalają filmować. W związku z tym tak samo, bez żenady, od razu rozstawiamy statyw. Proszę się tym nie krępować. Proszę od razu rozstawiać statyw, od razu montować kamerę, bo nie ma nic piękniejszego niż to, że oni będą świadomi, że mogą być sfilmowane. I wszystkie te rzeczy, chociaż nie wolno ich Państwu publikować na własną rękę w internecie, bo to tam jest groźba karana tym, to jednak to dyscyplinuje i w razie postępowania sądowego, a szczególnie w takich kwestiach jak to, że nic tego nizowego wójt odwołał przewodniczącego, naszego przewodniczącego komisji, bo on chciał właśnie, żeby to postępowanie było prawidłowe, ale wójt wiedział, że jak będzie prawidłowe postępowanie, no to nie da się sfałszować tych wyborów. W związku z tym wójt korzysta bardzo często z takiego zapisu beznadziejnego w tym, że jeśli ktoś przeszkadza w prawidłowym przebiegu pracy komisji wyborczej, utrudnia pracę komisji wyborczej, to wójt go może zdjąć z funkcji.
I chociaż rzeczywiście jest to nadużycie, i tak masowo używają tego tezu sformułowania. Filmujcie to wszystko, wszelkie swoje rozmowy, wszelkie dyskusje. Teraz kwestia głosowania, jednak zanim będę mówił o liczeniu głosów. Przynajmniej dwie rzeczy chciałbym poruszyć. Pierwsza, zaświadczenie o prawie do głosowania w innym miejscu niż miejsce, znowu, nie zameldowania, tylko zamieszkiwania. Masowo, proszę Państwa, fałszowano wybory po katastrofie smoleńskiej. Ni z tego, ni z owego, tak jak dawniej jako przewodniczący, miałem obowiązek dzwonienia do biura meldunkowego gminy, by sprawdzić, czy ta osoba rzeczywiście tu, a tu zamieszkuje, czy została skreślona z listy wyborczej i czy wydano jej zaświadczenie. Ni z tego, ni z owego, po katastrofie smoleńskiej ten zapis w ogóle zniknął. Teraz nie ma obowiązku, nie ma w ogóle mowy o tym, żeby sprawdzać to zaświadczenie. Zaświadczenie to, proszę Państwa, w większości ziem polskich nie jest unormowane. Nie ma czegoś takiego, że musi mieć koleogram, że musi mieć taki, a nie inny wynik. Bardzo często to są zaświadczenia takie, które można sobie dowolnie kserować. Nie mówiąc już o tym, co Państwu mówiłem, że pieczątki i różne inne rzeczy tak samo można tworzyć. W związku z tym, jak były te pierwsze wybory, które niby zwyciężyła Platforma Obywatelska, te wybory, gdzie pamiętacie Państwo, to były wybory podczas wakacji, gdzie oni sami od samego początku darli, że tak powiem, się na całą Polskę, że to muszą być te zaświadczenia, bo ludzie będą na wakacjach. I rzeczywiście były zaświadczenia kompletnie, nawet bez tych znaków koleogramowych. I byli młodzi ludzie na motocyklach z plikami, bo to były przecież na ten temat informacje i świadectwa ludzi, jeździli od komisji do komisji po prostu i oddawali głos. Żeby Państwo nie myśleli, że to jest o nie wiadomo o czym mowa. Proszę Państwa, w skali kraju wystarczy 10 tysięcy osób, wystarczy, żeby takie osoby oddały głos w 50 obwodowych komisjach wyborczych. W Warszawie takich obwodowych komisji wyborczych jest, proszę Państwa, około 1200. W Krakowie podejrzewam ponad 400, tak? 500, blisko 500. Blisko 500. Kto jest w stanie sprawdzić w 50 komisjach, czy tam się jakieś nazwiska powtarzają, czy nie? Szczególnie, że nie ma takiego obowiązku, żeby to sprawdzać, żeby to konfrontować, prawda? Mimo całej komputeryzacji i tego wszystkiego. I teraz, proszę Państwa, co to daje? Bo nam się wydaje, że to jest, no, co to może dać? No, 10 tysięcy osób razy 50. Kochani, to jest 500 000 głosów. 500 000 głosów wygrywa się niejedne wybory. I to jest tylko jeden ze sposobów, o których Państwu powiedziałem. To jest tylko jeden ze sposobów. Teraz, w związku z tym, z czym się zwraca do Państwa Ruch Kontroli Wyborów? Żebyście Państwo, czy to trzeba, czy nie trzeba, najważniejsze, że nie jest zakazane, żebyście Państwo sprawdzali te zaświadczenia. Oczywiście nie mówiąc temu komuś, że to sprawdzamy, bo wtedy on rzeczywiście może na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej się powołać, że nie ma takiego obowiązku i nie trzeba tego sprawdzać. My w każdym razie zawsze możemy powiedzieć, że musimy coś sprawdzić. Nie mówmy tylko co. I idźmy, telefonujmy do tych urzędów meldunkowych, dlatego, bo urzędy meldunkowe są cały dzień czynne w dniu wyborów i sprawdzajmy dokładnie to, czy ten ktoś jest tam, a tam zameldowany, czy rzeczywiście został z tych wyborców skreślony, bo bardzo często te zaświadczenia, mamy też takie informacje, te osoby są mimo tego i tak jeszcze tam zameldowane. I sprawdzajmy, czy zostali wykreśleni z tamtej listy wyborców i czy zostały im wydane takie zaświadczenia. Po co to robimy? Ano po to, że jeśli tam w miarę jakaś uczciwa osoba będzie w tym urzędzie meldunkowym i po raz piąty albo szósty ktoś tam do niej zadzwoni i spyta się, czy ten Jan Kowalski, to on dostał zaświadczenie, no to on w pewnym momencie, nawet najbardziej tumanem będąc, w pewnym momencie zakrzyknie: panie, ale tutaj już piąta czy szósta osoba dzwoni, żeby sprawdzić, czy ten ktoś jest, rzeczywiście dostał to zaświadczenie, łapaj pan, bo to jest facet, który głosuje, prawda, na lewe zaświadczenia, które sobie skserował. Nie mówiąc o tym, proszę Państwa, że to jest oczywiste, że nawet choleogram, jeśli jest, to dla służb specjalnych nie ma żadnego problemu, żeby tych choleogramów była dowolna ilość,
bo te służby specjalne są przecież w stanie produkować paszporty obcych państw, dokumenty itd., itd. Druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, która się zupełnie nową w tej chwili, które się pojawiło. Proszę Państwa, okazuje się, że na masową skalę mogą sobie głosować osoby, które wykażą się paszportem i będą twierdzić, że na stałe zamieszkują za granicę. I jest powiedziane wprost, że mają paszport przedstawić, stwierdzenie, że na stałe mieszkają za granicę i mają przedstawić jakiś dokument. Jest powiedziane wprost. Dokument ten nie musi być tłumaczony na język polski. No więc, proszę Państwa, życzę wszystkiego najlepszego, jakbyście Państwo sobie czytali na przykład węgierski jakiś dokument albo fiński. Proszę Państwa, że to nie są żarty, to, bo my żeśmy to traktowali żartobliwie, ale to już było ćwiczone w wyborach prezydenckich, bo na przykład jakaś uporczywa babcia była, podejrzewam, że wypuszczana, że tak powiem, na wabia i ta informacja do nas dotarła. Jakaś babcia kilkakrotnie przychodziła do jakiejś obwodowej komisji wyborczej i powoływana jakieś upoważnienie, które miała z Konga. I to nikt kompletnie, nie Sternstein. Nie wiadomo, o co było chodzić, ale babcia uporczywie tego, bo tu wnuczek ją wysyła, bo ona przecież, no bo ona była nawet szczera i ona wszystko no, wygadała tej obwodowej komisji wyborczej. No więc teraz jest to już wprowadzone w życie i tam jest wprost napisane, dokument nie musi być tłumaczony na język polski. No więc wystarczy, nie wiadomo, jaki tam dokument w jakimś obcym języku, flamandzkim, dajmy na to, czy jakimkolwiek innym, no po prostu, który nie jest... I tej osobie nie mamy prawa odmówić głosowania w obwodowej komisji wyborczej. Musi być dopisana do listy wyborców. Więc, proszę Państwa, to jest jeden... Rozumiem, bo Pan nerwowo sięga, jest zupełnie niepotrzebnie nerwowo i zupełnie niepotrzebnie po ten mikrofon. Ale teraz skupmy się na już takiej końcowej rzeczy zupełnie bez sensu, bo tutaj jest mnóstwo innych rzeczy, o których powinniśmy powiedzieć, ale skupmy się teraz na kwestii tworzenia protokołu wyborczego. Następny wielki przekręt. Z tym, że chciałbym Państwu przeczytać punkty, które bardzo wyraźnie mówią o tym, że my powinniśmy się i mamy prawo sprzeciwić tworzeniu w ogóle protokołu komputerowego. Nie mówiąc już o tym, że Państwowa Komisja Wyborcza do dnia dzisiejszego nie ma systemu komputerowego przetestowanego i uruchomionego, a jest prawie, no nie wiem, chyba mniej niż 10 dni do wyborów, tak? Tak, tydzień. Więc proszę Państwa, no to jest absolutny skandal, przy czym w całej tych wytycznych nie ma mowy praktycznie o finalnym protokole ręcznie spisanym. W ogóle takie sformułowanie nie pada. Mowa jest o ręcznych protokołach, ale nigdy nie w takiej kontekście jak dawniej, że jest finalny protokół ręczny. Wszystko jest nastawione na to, że to ma przejść przez system komputerowy, a o systemie komputerowym nikt kompletnie nie ma bladego pojęcia, łącznie z samą Państwową Komisją Wyborczą, której parę tygodni temu sami w czasie rozmowy przyznali się do tego, że tego systemu jeszcze nie ma. Otóż punkt 86 chciałbym Państwu przeczytać i proszę pamiętać o tym, że te sformułowania nie są takimi sobie sformułowaniami języka potocznego, tylko są bardzo ścisłe. Więc jeśli jest mowa o komisji na przykład, to oznacza co najmniej 3 osoby, prawda? Państwo to pamiętacie. A w momencie, kiedy komisja jest w całości, to w tym momencie to musi być, to nie może tak być, że komisje nagle tworzą te 3 osoby, które sobie gdzieś na bok przejdą, prawda? Jeśli konstytucyjnie, żeby coś ukonstytuowane było, są wszyscy członkowie Komisji Obwodowej, Komisji Wyborczej, to żeby wyprodukować jakiś papier, no to muszą oni być wszyscy przy tym obecni, tak? A nie, że się jedni przed drugimi gdzieś chowają za szafami. Więc punkt 86. Komisja jest obowiązana sporządzić protokół głosowania według wzorów określonych w załącznikach do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. Proszę zwrócić uwagę, ja mogę to przeczytać dwojako. Mogę powiedzieć, postawić akcent na końcu, wpuścić w
kanał myślenia, że musimy to według wzorców robić. A mogę to inaczej przeczytać, mianowicie tak, jakbym chciał, żebyście Państwo to interpretowali. Komisja jest obowiązana sporządzić protokół głosowania. Nikt inny. A komisja to są te osoby. To nie jest ten człowiek z gminy, który ni z tego, ni z owego się zjawia w środku nocy i ni z tego, ni z owego przewodniczący razem z nim gdzieś się udają w towarzystwie męża zaufania. Dlaczego? Żebyśmy my cały czas pamiętali, że to są te trzy niby osoby, a to jest już fikcja. Bo przewodniczący nigdy nie jest komisją. Pracownik z gminy w ogóle, kompletnie, to jest po prostu ufoludek. A mąż zaufania, no to jest mąż zaufania, to nie jest członek komisji. Nie mówiąc już o tym, że nawet jeśli jest mężem zaufania, no to nawet gdyby uczestniczył przy gwałcie na kimś, prawda, no to co z tego, że on tam jest jako mąż zaufania? Działanie samo w sobie jest po prostu nielegalne. Nie może być takiej sytuacji, żeby protokół, rozumiecie Państwo, był sporządzony przez kogokolwiek innego niż przez komisję. Niezależnie od tego, na jakim wzorze. Komisja sporządza protokół. Komisja jest obowiązana sporządzić protokoły głosowania według wzorców, tratatata i tak dalej, w sprawie wzorców protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu. Więc pamiętajmy, to musi być cały skład komisji. 87 punkt. Protokoły głosowania sporządza się w dostarczonym komisji systemie informatycznym. Przypominam, że nie ma do dnia dzisiejszego tego systemu. Zatwierdzonym do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą, jeżeli, i tu jest najpiękniejsze, jeżeli komisja, znowu komisja, nie ma obsługi informatycznej w swojej siedzibie, albo zachodzą przeszkody w wykorzystaniu systemu informatycznego, protokoły głosowania sporządza się ręcznie. Więc proszę Państwa, w swojej siedzibie. Komisja nie ma siedziby w budynku szkoły i budynek szkoły jest siedzibą. W związku z tym przewodniczący ni z tego, ni z owego jest wyciągany, prawda, za kołnierz przez ufoludka z gminy, który go wyciąga gdzieś tam, bo tam są komputery. Nie ma, że to wszystko jest absolutnie bandytyzm, to jest nielegalne. Komisja z tego wniosek jest jasne, że ma mieć obsługę informatyczną w swojej siedzibie, czyli tu, gdzie jest urna. W związku z tym, na podstawie tego punktu 86 i na podstawie tego punktu 87 nie może dojść do wyprodukowania jakiegokolwiek protokołu na podstawie tego systemu informatycznego i wystarczająco jest tutaj sformułowane, zachodzą przeszkody w wykorzystaniu systemu informatycznego. Nie jest powiedziane, jakie to muszą być przeszkody. Po prostu przeszkody. I wystarczy, że Państwo w tym momencie się powołają na to. Zachodzą przeszkody w stworzeniu protokołu informatycznego, a to już żeśmy omówili jakie. A mnie, a nomentrycie, nie ma całej komisji, tylko jakiś, nie wiadomo jaki skład, który w dodatku opuszcza to pomieszczenie. I teraz jeszcze co jest na końcu, może powiem, najistotniejszego w tej, oprócz tego, że to jest już podstawa do tego, żebyście tworzyli Państwo wyłącznie protokoły ręczne. Te protokoły ręczne po sprawdzeniu naprawdę krzyżowymi pytaniami, które są w każdym protokole nakazane, że czy ta rubryka odjąć, ta rubryka to wychodzi to. Jeśli to wszystko się sprawdza, to ten protokół absolutnie jest dobrze zrobiony. Tu komputer nie zada temu protokołowi żadnych innych pytań. Ale co to znaczy, że jest protokół ręcznie wykonany? Ano protokół ręcznie wykonany raz, że jest w ukonstytuowanej obecności tych osób jedynie powołanych do tego tworzenia tego protokołu, bo Państwo muszą wiedzieć, że jesteście po Bogu, że tak powiem, w dniu wyborów największą, można powiedzieć, w Polsce władzą niemalże. To wy ogłaszacie, wy proklamujecie wynik wyborów. Wy jesteście, jakby powiedzieć, można suwerenem. Nie ma czegoś takiego nad ranem, że przychodzi pani Woźna albo pani dyrektor i wygania was, bo tutaj zaraz zajęcia będą. Nie, to wy możecie pani dyrektor powiedzieć, że dzisiaj proszę ogłosić, że jest dzień wolny, bo my żeśmy jeszcze nie skończyli pracy. I państwo podpisujecie ten protokół na każdej stronie, sygnując go, a na końcu go podpisując. Proszę sobie wyobrazić, że protokół tworzony przez komputer, i to jest znowu wprost powiedziane, nie musi być podpisywany na wszystkich stronach.
bo niby jest chroniony kodem kreskowym, proszę Państwa. Tak jakby nie można było drugi raz wydrukować sobie z tym samym kodem kreskowym. Co więcej, żeby było bardziej jeszcze sympatycznie, to tak się jakoś dziwnie składa, że wyniki są na tych właśnie wcześniejszych stronach, bo Państwo będziecie zobowiązani tylko podpisać ostatnią stronę. W związku z tym protokół, który my nawet i zdamy do gminy, czy naprawdę do tego miejsca, gdzie będziemy mieli zdawać te protokoły, właśnie będzie można, jeśli nie zostaną sfotografowane, nie zostaną spisane wszystkie te dane, będzie można po prostu odmienić, wszystkie poprzednie strony wyrzucić. Nawet jeżeliśmy je sygnowali, to i tak dla sądu to nie będzie dowód, dlatego on stwierdzi, no ale nie ma wymogu sygnowania, może że Państwo coś pomylili, albo będzie słowo przeciwko słowu. Nie będzie brak sygnowania tych poprzednich stron powodował, że ten dokument przestaje mieć wartość dowodową, tak? Ten protokół ma być tak wytworzony, co więcej, właśnie ma w całym tym procesie tworzenia tego protokołu, Państwo jakby jesteście już z tego wypchnięci jako komisja wyborcza. Ten protokół jest tworzony przez te trzy zaufane, dajmy na to osoby, które mogą być właśnie tymi osobami, które będą to fałszować. A biorąc pod uwagę zawieszanie się oprogramowania, bo przecież wiemy, że co robi system informatyczny głównie, prawda? Zawiesza się, tak? Tak było w wyborach samorządowych. Po co? Ano po to, żeby to przez ileś dni było tworzone. Państwo godzina 7-8 rano już musicie iść do pracy, albo dziecko odprowadzić do przedszkola, albo coś. Zaraz o 7-8 przyjdzie właśnie jeszcze ten pracownik gminy i każe wam podpisać odbiór pieniędzy. Ciach, kasa jest w długą. Dzida, jak mówił młodzi, tak? I zostawiamy wtedy z zawieszającym się oczywiście, bo przecież on cały czas się zawiesza. Właśnie po co się zawiesza ten komputer? Ano po to, żebyśmy sobie w cholerę poszli do domu. Żebyśmy wzięli kasę i żebyśmy ich zostawili przy tym komputerze. I po dniu, albo po dwóch dniach, czy jak w wyborach samorządowych, po wielu, wielu dniach, nic tego, nic owego, przewodniczący później jeździ od członka komisji do członka komisji i powie, o, wreszcie już udało się, przestał się ten system zawieszać, macie tu towarzyszu, podpiszcie ten protokół, bo wyniki takie, a takie, tak? Kto z nas już po godzinie siedzenia w komisji wyborczej, kiedy przewodniczący pójdzie z tymi wynikami na brudno spisanymi ołówkiem na tym wstępnym jakimś tam protokole, który teraz jest nazywany szkicem, prawda? Kto z nas pamiętać będzie o tym, jakie były te wyniki? W dodatku, że one są zapisane ołówkiem. Przecież z takiej trójki można spokojnie zrobić ósemkę, tak? Ołówkiem. Można w ogóle to wygumkować i wpisać i po iluś tam godzinach wrócić i nam pokazać, oj, już prowadziliśmy to, teraz podpiszcie. Dlatego Ruch Kontroli Wyborów od samego początku wprowadził to, że zanim gdziekolwiek, jakikolwiek nawet ten głupi przewodniczący gdzieś będzie biegł z tym ufolutkiem i nie uda się go przekonać, że on jednak musi tutaj na miejscu być, nie wolno mu nigdzie wychodzić, tu musi być protokół, to jeśli on jest taki ograniczony, że on jednak tam się da nabrać na to, że on gdzieś musi wychodzić, to tu musi być wszystko przez nas spisane, żeby nie było, że za godzinę już nikt nie pamięta. I my żeśmy takie specjalne protokoły Państwu udostępniali w skali całego kraju, nawet one były drukowane i rozsyłane, a teraz można je sobie po prostu ściągnąć ze strony www.stopfałszowaniuwyborów.pl i to jest taki po prostu sobie druczek z naszym tutaj, prawda, orzełkiem i Ruchu Kontroli Wyborów, gdzie po prostu Państwo będziecie mieli taką ściągę, którą zanotujemy. Bo w tym momencie, kiedy my to zanotujemy, to już jest tak samo po wszystkim. Oni już wiedzą, że my wiemy i że my pamiętamy, że my mamy to zapamiętane. Proszę Państwa, to było tak nieprawdopodobnie dla nich niebezpieczne, bo przecież oni przygotowali sobie cały ten system do sfałszowania, że w szkoleniach przed wyborami prezydenckimi w skali całego kraju, czy to było Podlasie, czy to było Pomorze, czy Śląsk, czy Wielkopolska, straszono ludzi uczestniczących w tych szkoleniach 3 latami więzienia, jeśli będą notować wyniki wyborów. I proszę Państwa, to dla nich na pewno był też szok, że ludzie się tym nie przejęli, nie dali się przestraszyć, tylko pyskowali.
Oni to na pewno też w górę meldowali. Słuchajcie, ci ludzie nie boją się. Oni przez jakiś durny ruch kontroli wyborów są podburzeni. Mówią coś o swoich jakichś prawach. Mówią, że będą to notować. No bo powiedzmy sobie szczerze, no jak ja mam kontrolować wybory? Jak ja mam w ogóle podpisać później jakiś dokument, jak ja nie wolno mi zanotować, z jakim wynikiem wybiegł przewodniczący, bo mi grozi kara 3 lat więzienia, tak? Notabene zresztą teraz w którymś, nie pamiętam, nie chcę strzelać, ale w którymś szkole w tej chwili ta kara podskoczyła do 5 lat. Ale w każdym razie była mowa o 5 latach, ale już nie jest tak masowo to zastraszanie. I teraz do Państwa jest w związku z tym prośba, ponieważ teraz na każdym etapie, byle nie w czasie głosowania, ale tu, gdzie Państwo jako komisja będziecie pracować, czy przed wyborami, czy po wyborach, wszystko możemy rejestrować. W związku z tym Państwo robią, nawet jeśli Państwo nie będziecie mogli tam sobie zanotować, chociaż naprawdę notujcie wszystko, nawet łącznie z ilością much latających, byle tylko po prostu coś notować, to w tym momencie róbcie zdjęcia. Róbcie zdjęcia, zanim nawet ten przewodniczący pójdzie, nie chcę na siłę jednak zrobić tego ręcznego protokołu, ale zróbcie to zdjęcie, bo macie już w tej chwili wprost, to jest w materiałach, w tych wytycznych wprost jest powiedziane o tym, o kopiowaniu po prostu różnego rodzaju technikami kopiowania. Po to, żeby on już nie mógł tego, że tak powiem, tam fałszować przy tym komputerze, bo trzeba też Państwu wiedzieć o tym, że przecież ten przewodniczący może odgrywać po prostu zwykłą szopkę. On będzie temu komputerzyście gminnemu mówił, że tu jest 3647, on wprowadzi 3048, prawda? Bo on chce działać na czas, on chce, żeby ten program się zawiesił, on chce, żeby te błędy cały czas, po co? Po to, żeby nas wypchnąć, żebyśmy o 7-8 poszli sobie do domu. Więc mamy do czynienia po prostu z cwaniakami i pamiętajmy o tym, nie dajmy się w związku z tym, z tego wszystkiego wypchnąć. Teraz, jeśli chodzi o, znowu, o liczenie głosów, to tylko powiem, że absolutnie to jest wykluczone, żebyście się Państwo na jakieś zespoły ludzi dzielili, prawda, że jedni policzą temu głosy, drudzy inni i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeśli będziecie mieli z taką zorganizowaną grupą do czynienia, która nie zgodzi się na to nawet, co jest w wytycznym napisane, że nie wolno takich zespołów, to i tak to wszystko sprawdzamy, bo bardzo częstym sposobem fałszowania jest to, że nic tego, nic owego, tam jakiś egzotyczny komitet, o którym wiadomo, że nie bardzo się ktoś będzie o nich upominał, dosypią, prawda, dorzucą tam tym, prawda, swoim komitetom i później my myślimy, no tak, tyle głosów jest, a jak dopiero zaczniemy sprawdzać, okazuje się, że tam są z innego komitetu wyborczego jakieś tam głosy. Nie ufamy po prostu, sprawdzamy to i mamy do tego prawo. Mamy do tego prawo. Żaden przewodniczący nie ma prawa nam zabronić tego, żebyśmy my jeszcze raz sobie jakąś tam kupkę głosów przeliczyli. Nie wiem. Może pytania, wyręczę salę, co jest bardzo istotne, mianowicie jakie są sposoby interwencji, czyli coś stało się nie tak, do kogo należy się zwrócić, jak się zachować, jak reagować. Tak, to jest bardzo ważne właśnie, żebyście Państwo nie dawali się wyprowadzać z pantałyku, żebyście nie dali się gdzieś tam zapeszyć. Spokojnie kazać protokołować te swoje żądania, tak? Jeśli nawet przewodniczący każe wam jakąś rzecz zrobić, proszę bardzo, tylko proszę mi to polecenie zaprotokołować, że pan mi każe takie, a takie rzeczy zrobić. To jest taki pierwszy wstępny. Jeśli widzimy, że ktoś się strasznie upiera, wtedy tak, po pierwsze koordynatora ruchu kontroli wyborów powiadamiamy media i powiadamiamy Okręgową Komisję Wyborczą. I teraz rozmawiając z Okręgową Komisją Wyborczą, czy rozmawiając z policją później, bo najpierw Okręgowa Komisja Wyborcza, zawsze mówimy o tym, że powiadamiamy media i powiadamiamy ruch kontroli wyborów. Żeby to nie było tak, żeby ten ktoś odbierając ten telefon wiedział, aha, no to trzeba trochę dłużej tamtego uspokoić, tą kobietę albo tego faceta i to się jakoś tam rozejdzie. Nie, on musi wiedzieć, że telefon nie został wykonany tylko do niego.
Więc jak dzwonimy do tam sędziego z Okręgowej Komisji Wyborczej, telefony państwo macie i macie obowiązek je mieć i nie można im wam nie udostępniać, proszę sobie je, że tak powiem, skopiować z tych materiałów gminnych, które będziecie mieli. Tam będziecie mieli telefony i do Okręgowej Komisji Wyborczej, i do komendanta policji, czy do komendy policji. I tam jak dzwonimy, czy do komendy, to mówimy, że dzwoniliśmy do Okręgowej Komisji Wyborczej także. Jak dzwonimy do Okręgowej Komisji Wyborczej, mówimy, że za chwilę dzwonimy na policję. I nie ma żadnego nas przekonywania, że mamy tego zaniechać, czy coś takiego. Nie, to my zrobimy, bo mamy dużo czasu. I chętnie zadzwonimy, prawda? I jeszcze oprócz tego zawiadomimy media i ruch kontroli wyborów. I okaże się po prostu, że te rzeczy będą do załatwienia, będą do wyjaśnienia. Także taki jest najlepszy sposób. Poza tym proszę pamiętać, rejestrować to. Czyli jak tam będzie cały czas, czy włączony dyktafon w czasie tej całej tego liczenia, czy to będzie jakaś kamera. Czy jak rozmawiamy telefonicznie, nawet jeśli, proszę państwa, nie uzyskamy tego połączenia telefonicznego, gadajmy do tego telefonu, tak? Bo niech myślą po prostu, żeśmy się dodzwonili, nie wiem, do króla Jana III Sobieskiego i zaraz tu przyjdzie i husaria łomot im spuszczy. No po prostu pamiętajcie, to jest wojna psychologiczna. Tu chodzi o to po prostu, żeby oni odstąpili od tego, żeby się wycofali. I wtedy będzie, okaże się spokojnie i wtedy... Tak, właśnie ja zapytałem o te metody interwencji, bo dla mnie samego było dużym zaskoczeniem, że policja. Ale w kontekście tego, co pan mówił, to w zasadzie ten suweren ma jako swoją sankcję właśnie policję. On jej używa, bo wszystkie inne instytucje w zasadzie są wtedy jakby odsunięte na dalszy plan. Natomiast chcę zasygnalizować tylko jedną rzecz, której pan nie zdążył poruszyć. Mianowicie proszę może sobie przeczytać, znaleźć w internecie głosy ważne, nieważne, bo to też jest możliwość fałszowania. Jest wiele pikantnych szczegółów uznawania głosu, nieuznawania. Proszę może to samemu jako zadanie domowe. To jeszcze, bo to jest zadanie domowe i to można oczywiście sobie przeczytać w samych wytycznych, natomiast tej rzeczy, o której tej jest, powiem, to tego państwo nie przeczytacie. Mianowicie trzeba zwracać uwagę, czy panie, szczególnie mające z urzędami coś wspólnego, z takimi długimi paznokciami, tipsami bodajże to się nazywa, czy pod tymi tipsami nie ma kawałka tego wkładu do długopisu, bo to jest też bardzo częsty sposób na unieważnianie głosu. Czyli niby tutaj przeliczamy, niby tutaj, a tutaj ten paluszek, prawda, ciach, ciach i dostawia krzyżyk, prawda? To jest bardzo częste. Teraz tak sformułowane są w tych nowych wytycznych to, że wystarczy zamazanie. Zamazanie, proszę państwa, no może być po prostu tak też, że ta osoba na przykład będzie miała opuszek pobrudzony, opuszek palca i gdzieś zrobi jakieś takie zamazanie w jakiejś kartce, to też powoduje, że głos jest nieważny. To jest idiotyzm, ale proszę państwa, tych idiotyzmów jest mnóstwo właśnie po to, żeby można było dzięki temu fałszować wybory. I to na to trzeba zwrócić uwagę, przy czym też trzeba zwrócić uwagę, że te wcześniej wszystkie policzone głosy, one zanim otworzymy urnę, zanim w ogóle do tej urny zajrzymy, odpieczętujemy, to te głosy wszystkie powinny być popakowane, policzone, popakowane, odłożone, żeby nie było tak, że tutaj te niewykorzystane. Listy wyborcze, proszę państwa, i głosowanie, i w ogóle, znaczy liczenie głosów, i cokolwiek, natychmiast długopisy precz. To jest podstawowy wymóg. Nikt nie ma w ręku długopisów. Jedynie ołówki, szczególnie, że ten brudnopis, znaczy ten pierwszy protokół wstępny, ten szkic, ma być wykonany ołówkiem. Nie ma absolutnie żadnych podstaw do tego, żeby ktoś miał w ręku długopis i w ogóle cokolwiek robił z długopisem. Więcej, w czasie pracy obwodowej komisji wyborczej też pilnujemy, by ta osoba, która ma przy sobie listy wyborcze, tym bardziej, że na przykład nikogo nie ma w lokalu i nikt nie podchodzi do głosowania, to po co mu ten długopis? Pilnujemy, czy on tam przypadkiem właśnie tym długopisem czegoś tam... Jeśli nie ma nikogo w lokalu, nikt nie oddaje
głosów odkładamy ten długopis. Po co ten długopis? Też nie ma sensu, żeby on ciągle tam wertował i coś sprawdzał, prawda? Bo skoro nikt nie podchodzi, to po co to wertuje? Po co to sprawdza? Po co to liczy, tak? Więc to proszę na to zwracać uwagę. To zakończmy może jeszcze słynną książeczką, bo ten temat zagościł już w telewizji. Będzie książeczka ze spisem treści. Z tego, co się co wiem z telewizji, mogą być ludzie, którzy będą głosowali na tym spisie treści. To, z tego, co podano, będzie tylko dopisek. To nie unieważnia głosu. Natomiast trzeba bardzo uważać na to, co się okazało w wyborach samorządowych, żeby dokładnie przejrzeć książeczkę, czy nie ma tam więcej skreśleń niż na jednej karcie. Więc te książeczki prawdopodobnie trzeba wertować, dokładnie to sprawdzać. Jeszcze dwa zdania. Nie, już niestety, bo nas tu przyjdą i spałują, to w kuluarach, bo nas tu spałują, to Adam o tym dobrze wie. Dziękujemy za spotkanie panu doktorowi Jerzemu Kowalskiemu, panu Marcinowi Dubowskiemu. Szkoda, że tak krótko, ale może przy następnych wyborach dadzą nam więcej czasu.